Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w województwie śląskim, na ziemi śląskiej, w imieniu parlamentarzystów województwa śląskiego, parlamentarzystów ziemi śląskiej, że debata o roli państwa jako stratega, właściciela, regulatora i gwaranta bezpieczeństwa, czyli debata o państwie jako dobrego gospodarza 3 grudnia, w przededniu święta Barbórki, święta górników w kopalni Gujdo, odbywa się tu, w Zabrzu, na ziemi śląskiej, w województwie śląskim. Serdecznie dziękuję za tę decyzję i witam wszystkich ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie, aby podjąć wyzwanie debaty, dyskusji nad wizją polskiej energetyki. Witam bardzo serdecznie pana profesora Glińskiego, naszego kandydata na premiera w naszym gronie i że jest obecny z nami. Witam serdecznie. Witam wszystkich przedstawicieli związków zawodowych, strony społecznej, którzy przyjęli to zaproszenie, że jesteście z nami. No i witam również koleżanki i kolegów województwa śląskiego, którzy są na tej debacie. Panie Michale Kurtyka, oddaję panu głos, aby rozpoczął pan merytoryczną dyskusję. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się nazywam Michał Kurtyka. Będę miał przyjemność moderować tą naszą dzisiejszą debatę. I na wstępie chciałbym poprosić pana Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście debata na temat przyszłości również górnictwa, ale nie tylko, kwestii energetycznych, kwestii niezależności Polski w sensie właśnie dostaw energetycznych i rozwoju polskiej energetyki odbywa się na Śląsku. To nie jest przypadek. Wybraliśmy to miejsce z pełną świadomością tego, że przyszłość Polski jest związana z surowcem, którego zasoby są właśnie w tym miejscu, w tym regionie naszego kraju, z węglem. My staramy się przedstawić opinii publicznej pomysły Prawa i Sprawiedliwości, nasze projekty dotyczące uniezależnienia się energetycznego naszego kraju, dotyczące rozwoju naszego kraju. Chcieliśmy, aby w naszej debacie uczestniczyli eksperci, przedstawiciele różnych środowisk, partnerów społecznych, związków zawodowych, dlatego bardzo cieszymy się z tego, że zaproszenie przyjęli właśnie eksperci i związkowcy na czele z przewodniczącym NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego, który dla nas wszystkich ma olbrzymie znaczenie. Debata odbywa się w przeddzień Barbórki. W związku z tym chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale także w imieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który niestety z powodów osobistych nie mógł wziąć dziś udziału w tej debacie, złożyć wszystkim górnikom, wszystkim tym, którzy pracują w górnictwie, pracują przecież w tak bardzo ciężkim zawodzie, ale tak ważnym dla nas i dla przyszłości naszego kraju, najserdeczniejsze życzenia, szczęść Boże, aby po pierwsze tej pracy nie zabrakło, aby ta praca była bezpieczna, aby ta praca przyczyniała się do rozwoju naszego kraju. To jest kolejna z cyklu debat pod tytułem Alternatywa. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia właśnie rozwiązania. Oczekujemy na opinie, oceny ze strony partnerów społecznych. Była debata dotycząca finansów naszego kraju, dotycząca zatrudnienia, dotycząca opieki zdrowotnej. Mamy do czynienia z katastrofalną sytuacją, jeżeli chodzi o dostępność opieki zdrowotnej, ale także dotycząca sposobu rządzenia państwem, dotycząca sytuacji na wsi. Kolejna rozpoczęta została przed chwilą dziś na Śląsku. My, tak jak wcześniej zakładaliśmy, złożymy w styczniu wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Naszym kandydatem na urząd premiera rządu Rzeczypospolitej jest obecny na naszej debacie pan profesor Piotr Gliński. Uważamy, że jest alternatywa wobec
nieudolnych rządów, z którymi mamy dziś do czynienia i chcemy na temat konkretnych propozycji rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie właśnie energii, energetyki dziś rozmawiać. Zachęcam do dyskusji. Proszę Państwa, wszystkie przedstawione oceny, projekty, uwagi są skrupulatnie przez nas notowane i z całą pewnością do tych wszystkich uwag się odniesiemy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli można, to pan był łaskaw wywołać do głosu. Panie profesorze, pan Piotr Gliński, prośba o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie na tę debatę. Jest mi niezmiernie miło, a także mam oczekiwania natury poznawczej i politycznej. To jest kolejna debata, jak mówił pan przewodniczący, dyskusja merytoryczna, debata merytoryczna, którą organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem będzie to debata poświęcona problemom bezpieczeństwa energetycznego. Ja także chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, który z powodów osobistych nie mógł być tu dzisiaj z nami, nie mógł przyjechać do Zabrza, ale zapewnia o swoich ciepłych uczuciach dla Śląska i polskiego górnictwa. Zapewnia również, że sprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, zasobów surowcowych, przemysłu wydobywczego są w centrum programu największej partii opozycyjnej polskiej Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie prezes prosił o przekazanie także serdecznych życzeń z okazji jutrzejszego święta świętej Barbary. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże, także ode mnie. Ja mam takie osobiste też powody, ponieważ część mojej rodziny mieszka na Śląsku w Katowicach. Mój kuzyn Ryszard Janusz Gliński przez całe swoje życie zawodowe pracował w ratownictwie górniczym i jest związany z węglem i z górnictwem bezpośrednio. Proszę Państwa, dzisiejsza debata poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu, jak mówił pan przewodniczący, wpisuje się w tę serię debat związanych z programem Alternatywa Prawa i Sprawiedliwości, ale także wpisuje się w moją działalność związaną z tą partią. Ja, jak państwo wie, nie jestem członkiem partii i nie jestem działaczem politycznym, natomiast jestem kandydatem tej partii na dość ważne stanowisko zgodnie z artykułem 158 Konstytucji Polskiej i jako kandydat na stanowisko premiera technicznego jestem szczególnie zainteresowany kwestiami merytorycznymi i z dużym zainteresowaniem uczestniczyłem w tych wszystkich debatach merytorycznych, które były wymieniane przez pana przewodniczącego. To były spotkania niezmiernie cenne, ciekawe, wartościowe, merytoryczne i wiem, że one mają bardzo istotny, praktyczny swój wymiar w postaci tego, że dzięki tym debatom będzie uzupełniany i jest w tej chwili uzupełniany nowy program Prawa i Sprawiedliwości, program partii politycznej, program, który będzie coraz lepszy dzięki temu, że analizowane są efekty tych rozmów w otwartym gronie, rozmów często krytycznych i to jest bardzo cenna twarz, jak myślę, polskiej polityki, która, jak państwo wiecie, ma obecnie także inną twarz, która jest mniej chyba interesująca, a którą bardziej się może polskie media zajmują. Z nieznanych mi powodów te debaty merytoryczne ostatnio w niewielkim stopniu stanowią przedmiot zainteresowania polskich mediów. To jest bardzo niedobrze, ale niezależnie od tego, wiem, że Prawo i Sprawiedliwość, a także ja swoją działalnością będziemy kontynuowali z uporem, spokojem i poczuciem odpowiedzialności za Polskę tę debatę merytoryczną i rozmowę o ważnych sprawach właśnie merytorycznych, bo one są ważne nie tylko dla Polski w sensie ogólnym, symbolicznym, historycznym, ale są bardzo ważne dla konkretnych ludzi i dla naszego społeczeństwa. Zachęcamy także naszych partnerów politycznych, konkurentów politycznych do takiej właśnie dyskusji i debaty na tematy ważne i apelujemy o to, żeby nie koncentrować się na sprawach drugoplanowych i na retoryce tylko politycznej, a próbować zacząć rozwiązywać poważne sprawy dla kraju i dla społeczeństwa, bo niezależnie od tego, kto z którego punktu widzenia politycznego patrzy na to, co się dzieje, to
to Polska wchodzi w kryzys. Polska wchodzi w bardzo trudny okres rozwoju. Mamy olbrzymi dług publiczny, który też wisi nad naszą gospodarką, nad naszą przyszłością. Mamy olbrzymie wyzwania cywilizacyjne, którymi musimy sprostać. Rozmowa, poważna rozmowa z ekspertami, z przedstawicielami środowisk, przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców jest zawsze sposobem na to, żeby w sposób racjonalny próbować te kwestie rozwiązywać. Dzisiejsze spotkanie jest materialnym dowodem na to, że przynajmniej część sceny politycznej i część ekspertów, także niezależnych ekspertów spoza polityki, ze świata nauki jest zainteresowanych taką debatą. Spotykamy się tu, aby rozmawiać o polskiej energetyce, o uwarunkowaniach i zaniechanych reformach także w tej dziedzinie, ale debata ma przede wszystkim dwa cele. Pierwszym celem to jest dyskusja na temat propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości i krytyka także tych propozycji, twórcza, mam nadzieję, konstruktywna, w celu właśnie takiego procesu poprawiania i doskonalenia programów politycznych, w tym wypadku tego programu politycznego, ale drugim celem tego rodzaju debat jest otwarte dyskutowanie, debatowanie, a więc wysłuchanie bardzo różnych głosów na różne tematy czy aspekty problematyki, prawda? Głosów ekspertów oczywiście, ale także praktyków, interesariuszy różnego typu, związków zawodowych, pracodawców. I bardzo się cieszę, że będę mógł brać udział w tej konferencji. Proszę Państwa, program Prawa i Sprawiedliwości to jest program bardzo szeroki i omawia bardzo wiele kwestii w tej dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. One będą poruszane tutaj przez specjalistów. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak ogólnie rzecz biorąc, to wydaje się, że ten program, dyskutując wiele dylematów, wskazuje przede wszystkim trzy cele. Pierwszy to jest cel bezpieczeństwa energetycznego, drugi to jest niezależności surowcowej Polski, a trzeci cel to są cele ekonomiczno-społeczne. Praca i maksimum minimalne koszty energii, koszty nośników energii dla gospodarki i dla konsumentów. To są trzy cele, które muszą być realizowane jednocześnie, przede wszystkim poprzez koncentrację na surowcach własnych, na węglu, na gazie konwencjonalnym, gazie łupkowym, ale także na mądrej dywersyfikacji źródeł dostaw surowców. A efektem tego wszystkiego, jak się wydaje, temu wszystkiemu powinien być dopiero podporządkowany plan inwestycyjny, a nie odwrotnie. Plan dotyczący na przykład budowy polskich elektrowni. To są tematy i to są kwestie, które na pewno będą dzisiaj szeroko dyskutowane. Także plan dotyczący połączeń polskich energetycznych powinien być szeroko przedyskutowany i podjęty. Ja nie chcę wchodzić w buty ekspertów i tak zająłem zbyt wiele czasu. Zapraszam Państwa wszystkich do dyskusji i z przyjemnością będę się jej wsłuchiwał, skrzętnie notując wszelkie wnioski i różnice stanowisk, bo one są istotne dla programu politycznego, który być może będzie nam dane realizować. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. To teraz możemy przejść do właściwej fazy naszej dyskusji, którą będę miał przyjemność moderować i będę prosił tutaj państwa o wsparcie, aby pomimo tego, że ten stół nie jest okrągły i nie jestem w stanie do końca sięgnąć wzrokiem po mojej prawej stronie, to będziemy starać się w ten sposób funkcjonować, żeby ta debata przyjęła rzeczywiście taką formułę rozmowy, tak, żebyśmy byli w stanie nawiązać w niej dialog pomiędzy nami, żebyśmy byli w stanie wymieniać myśli, żebyśmy byli w stanie nie tylko wygłosić jakieś tezy, ale też zareagować, czy też odpowiedzieć na to, co wiedzą przedmówcy. W tym celu będę Państwa prosił pokornie o taką dyscyplinę w wypowiedziach. Wiem, że to jest bardzo trudne w tego typu sytuacjach, niemniej jednak jest nas dosyć spora, jakkolwiek ograniczona ilość i w związku z tym będziemy się musieli tak w 2-3 minuty, w każdym razie kluczowe tezy, będę prosił o to, żeby byli w stanie je wypowiedzieć. Żeby Państwu ułatwić tę dyskusję, ale nie ograniczyć, mam nadzieję, pozwoliliśmy sobie przygotować
punkt do debaty. Wszyscy Państwo powinniście byli taką jedną kartkę otrzymać, która jest podzielona na trzy części. Oczywiście w tym momencie, wchodząc w tę debatę, mam świadomość, że one są ze sobą połączone i że nie zawsze będzie nam łatwo posegregować te tematy, ale będę tutaj prosił o to, żeby dla porządku tej naszej dyskusji, żebyśmy się do tego skłonili. Pierwsza część, no to będzie kwestia dotycząca energii elektrycznej, rynku, nowych mocy, to będzie kwestia ograniczeń środowiskowych, klimatycznych, które nad nami spoczywają, w jaki sposób sobie z nimi poradzić, to będzie ta pierwsza część debaty. Kolejna, poszerzymy tutaj spektrum, wejdziemy bardziej zasoby surowcowe, paliwowe, ale również w kontekście całej regulacji rynkowej wokół energetyki. I wreszcie na koniec infrastruktura przesyłowa i magazynowa. Jeszcze jedno zdanie tylko na temat naszej debaty. Ona ma tytuł Energia i bezpieczeństwo, więc jakkolwiek zdajemy sobie sprawę z historycznego miejsca, w którym się znajdujemy, z tego, że jesteśmy gośćmi naszych śląskich kolegów, to niemniej jednak będziemy się starać tą perspektywę jak najbardziej poszerzyć, tak, i nie zamknąć się tylko i wyłącznie na węglu, choć wszyscy stwierdziliśmy, że jest to bardzo istotny temat dla naszej dzisiejszej debaty. Tyle tytułem wstępu. I w takim razie, jeśli można, to otworzyłbym debatę w kwestii energii elektrycznej, czyli takiego podejścia do energii od strony elektroenergetyki, tak, od strony bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. I myślę, że tutaj od kilku lat, tak jak ja obserwuję tą debatę, rośnie świadomość, rośnie przekonanie, że w tym temacie w Polsce robimy za mało, że zbliża się przed nami jakieś problemy, mówi się o zapaści, mówi się o blackoucie. Jednocześnie koszty energii elektrycznej, nawet dla przemysłów energochłonnych, są w tym momencie wyższe niż w Niemczech, dla przemysłu wyższe niż w Francji. Zjawisko biedy energetycznej zatacza coraz szersze pole. No ale z drugiej strony inwestorzy mówią, dobrze, ale przy obecnych cenach, przypomnę, że w ciągu ostatnich dni ceny energii osiągnęły historyczne minimum, poniżej 180 zł, te inwestycje się nie opłacają. Wydaje się, że jesteśmy w kwadraturze koła, wydaje się, że nie ma wyjścia z tego labiryntu i tym tematem, jeżeli chodzi o energię elektryczną i przyszłość naszego rynku energii, chciałbym rozpocząć debatę. Głos należy do Państwa. Pan poseł Tchórzewski, jako pierwszy. Widzę, że trzeba rozpocząć dyskusję, więc pozwolicie Państwo, że kilka słów, bo jak raz ten temat, to jest energia elektryczna i węgiel, to pasuje do tego miejsca, bo to się tak w Polsce niezwykle zębia, że te rzeczy trzeba w jakiś sposób wspólnie omówić. I kilka słów do dyskusji oczywiście. Ja uważam, że w zakresie sposobów produkcji energii elektrycznej na świecie i w Polsce w ciągu najbliższych kilku dziesiątków lat niewiele się zmieni. Jeżeli obserwuję debatę dotyczącą produkcji różnego typu niekonwencjonalnych źródeł energii, to duże naciski polityczne w tym kierunku. I teraz biorę bilans za 2010 rok, 11 nie jest znany. I mamy światowy bilans produkcji energii elektrycznej. 39% węgiel, 19,1 gaz, 16,6 energetyka jądrowa. W większości moce produkcyjne sprzed 15 lat. Energetyka wodna, znaczący udział 16,2%, ropa 7,2% i inne, w tym niekonwencjonalne 2%. Po ponad 10 latach walki o udział niekonwencjonalnych. Więc jeżeli się historycznie do tego odniesiemy, to musimy spokojnie opuścić głowę i powiedzieć, że w tej dziedzinie musimy się zastanowić, jaką drogą iść, żeby nasze w sytuacji, gdy w Polsce ponad 90% to węgiel, więc jak mamy się w tym momencie znaleźć, żeby właśnie to, co
pan doktor powiedział, żeby nie doszło do tej pełnej biedy energetycznej, jak z tego wybrnąć. A mamy duże trudności, bo jeżeli w Polsce mamy na 1 megawattogodzinę około 100 kg dwutlenku węgla, przy średniej europejskiej 500, to w tym momencie także z punktu widzenia klimatycznego no mamy dużo do zrobienia. I w tym wszystkim mamy jednocześnie sytuację taką, jakby nawiązując do tej dyskusji, że w ciągu najbliższych 10 lat 4 kopalnie na pewno będą zamknięte, jeżeli nie będzie odpowiednich inwestycji w górnictwie. W ciągu najbliższych 10 lat 10, potem następne lat 10 i tak dalej. A więc tak naprawdę przy rozbudowie obecnych kopalni to będzie 40 lat, przy braku rozbudowy 30 lat. I teraz z drugiej strony mamy problemy także, jeśli chodzi o inwestycje w nowe moce, jeśli chodzi o energetykę. A więc i tu mamy duże zaniedbania. To jest kwestia postawienia na inne dziedziny po 1989 roku. I wszystko wskazuje na to, że w tej dziedzinie no, musimy zrobić szybki ruch, bo ta zapaść to wynika z prostych rzeczy. Otóż zużycie w naszych gospodarstwach domowych energii elektrycznej wynosi około 50% średniego zużycia w Unii Europejskiej. A więc jeżeli tak na to spojrzymy, to wraz z postępem, z rozwojem PKB i postępem rozwoju, no, obywatel w domu będzie te urządzenia różnego typu energetyczne stosował, czyli zużycie energii nie tylko w przemyśle, ale wzrośnie także, także w gospodarstwach domowych. Co to powoduje? Mamy w tej chwili około 165 terawattogodzin zainstalowanych, tych, które są jakby pracujące. Jeżeli zużycie. Jeżeli spojrzymy na perspektywę roku 2040, to nie jest w energetyce, kiedy inwestycje są od 5 do nawet 10-12 lat czas procesu inwestycyjnego, to nie są perspektywy strasznie duże, ale my będziemy mieli, jeżeli byśmy się normalnie rozwijali, to będziemy mieli potrzebę ponad 300 terawattogodzin, czyli 70-80% więcej energii elektrycznej niż obecnie zużywamy, jeżeli będziemy chcieli na poziomie średniego kraju europejskiego. A więc z tego wniosek, że w tej całej działalności naszej przyszłościowej to musi być priorytet. Bez tego, jeżeli będziemy się na wszystko rzucali w zakresie rozwoju gospodarczego, to nie zrobimy nic i nie stworzymy żadnych furtek do rozwoju. I to są te rzeczy, które są z tym związane. Nie mówię już o tym, że konieczne jest myślenie także o tych nowych technologiach przetwórstwa węgla z tytułu związanych z zapotrzebowaniem zmniejszającymi się możliwościami i tym, co się na świecie działo, będzie z ropą i gazem. Bo jeżeli tu w jednej dziedzinie ropy 40 lat, w dziedzinie gazu 60 lat, niektórzy się kłócą 5 lat w prawo, w lewo, to są perspektywa jednego pokolenia i w tej dziedzinie także musi się coś zmienić. Tu muszą być duże nakłady na naukę, duże nakłady na badania, na eksperymentalne różnego typu projekty, które by spowodowały rozwój. Więc w tej dziedzinie właściwie w moim przekonaniu dzisiejsza debata jest jedno, jeśli chodzi o nasz program, z najważniejszych. Bo patrząc realnie na naszą przyszłość, musimy mocno stąpać po ziemi i na pewno trzeba będzie powiedzieć, że jest to priorytet całego programu Prawa i Sprawiedliwości, który będziemy tworzyli. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan premier Steinhoff był, zdaje się, przed panem przewodniczącym Grajcarkiem, w związku z tym taką kolejność przyjmę. Dobrze? Dziękuję bardzo. Chętnie panu przewodniczącemu ustąpię, proszę państwa. Proszę państwa, to jest jeden z najistotniejszych problemów polskiej gospodarki. To jest szeroko rozumiana energetyka. Trzeba bowiem mieć świadomość, że poziom dekapitalizacji majątku w elektroenergetyce zdecydowanie przewyższa poziom dekapitalizacji w innych sferach. To jest około 75%. Mamy do czynienia z przestarzałym podsektorem wytwarzania energii elektrycznej o niskiej sprawności, o sprawności od 8 do 10% nawet niższej niż w krajach tak zwanej Starej Unii. Wysokosprawne urządzenia
w tej chwili mają sprawność zdecydowanie wyższą. Z drugiej strony mamy wielkie zaniedbania w budowie infrastruktury. Myślę tu zarówno o przestrzeni, jak i dystrybucji. Potrzebne są wielkie inwestycje. No i potrzebne są oczywiście wielkie inwestycje w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej. Przez 20 lat od początku procesu transformacji korzystaliśmy, że tak powiem, z nadmiaru energii elektrycznej w bilansie. Zbudowaliśmy praktycznie 3 bloki Pątnów, Łagisze i Bełchatów. To jest niewiele poniżej 2000 MW. Natomiast jeszcze w roku 2001 nadmiar energii elektrycznej, który pozwalał nam na jej eksport, był na poziomie 12 terawattogodzin, czyli na 10% polskiego zużycia energii elektrycznej mogliśmy eksportować. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Będziemy mieli wedle opinii wielu specjalistów wielkie problemy z ciągłością dostaw energii elektrycznej za 4, za 5 lat, przy czym zależy to od tempa wzrostu gospodarczego. Różne scenariusze w tej chwili trzeba rozważać. Natomiast coś, co jest najistotniejsze, to z jednej strony przyspieszenie inwestycji w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej. Będzie to związane z wieloma problemami natury ekonomicznej. Sumaryczna EBITDA podsektora wytwarzania to jest 12-14 miliardów złotych rocznie. To daje możliwości pozyskania kredytów na poziomie 40 miliardów. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że trzeba otworzyć się zdecydowanie na inwestycje zagraniczne również. Natomiast trzeba mieć świadomość, że podobne inwestycje czekają nas w podsektorze przesyłu energii elektrycznej, czyli operator systemu przesyłowego musi zdecydowanie duże środki włożyć, nie tylko na linie przesyłowe wewnątrz kraju, ale również co będzie rzutowało na poziom bezpieczeństwa energetycznego na linie transgraniczne. Tutaj mamy wielkie zaniedbania. I trzecia wreszcie sprawa. Energetyka potrzebuje daleko idącej restrukturyzacji. Trzeba mieć bowiem świadomość, o czym mówił pan profesor Gliński, że ceny energii w Polsce są wysokie relatywnie. Mamy stosunkowo niskie poziomy wydajności pracy, zarówno w dystrybucji, jak i w wytwarzaniu energii elektrycznej, ale po części również przesyle. Musimy zdecydowanie redukować koszty, dlatego że ceny energii w znaczącym stopniu stanowią o konkurencyjności polskiej gospodarki. I tutaj chciałbym się przez chwilę zatrzymać na konsekwencjach pakietu klimatyczno-energetycznego, którego w tym wydaniu jestem zdecydowanym przeciwnikiem, bowiem on nie rozwiązuje jakiegokolwiek problemu ekologicznego. Przecież problem ochrony atmosfery jest problemem globalnym, a nie lokalnym. I Europa postępuje co najmniej nierozważnie, nie uwzględniając faktu fiaska konferencji w Kopenhadze i w Durbanie. Można być w czołówce, jeżeli się ma za plecami peleton, ale trudno jest być w roli peletonu, w roli czołówki, gdy peleton zaczyna zmierzać w drugą stronę. I trzeba mieć tą świadomość, tu poprawka do wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskiego. My emitujemy około 1000 kilogramów, nie 100 kilogramów, tylko 1000 na 1 megawattogodzinę. Czyli inaczej mówiąc, przy prognozowanych cenach za prawa do emisji CO2 na poziomie 39 euro, to będzie rzutowało na cenę energii na poziomie około 100%. I trzeba mieć tą świadomość, jakie będzie miało to skutki dla odbiorców komunalnych, jakie będzie miało to skutki dla odbiorców przemysłowych, dla konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki. Natomiast coś, co jest największym wyzwaniem polskiej elektroenergetyki, to zdecydowanie inwestycje. Miks energetyczny po części rozstrzyga pakiet klimatyczno-energetyczny, który zakłada do roku 2020 15%
kilowatowy udział energii odnawialnej. Natomiast problemem otwartym jest udział w tym miksie energetycznym energii jądrowej. Rząd przyjął politykę energetyczną państwa, która wymaga oczywiście aktualizacji ze względu na pojawiający się problem gazu łupkowego. Natomiast przyjęto tam budowę dwóch elektrowni atomowych. Pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy szczególnie po Fukushimie, biorąc pod uwagę bardzo wysokie koszty inwestycyjne w elektrowniach atomowych, przekraczających około 5 milionów euro za 1 megawat mocy, czy będziemy w stanie, biorąc pod uwagę również poziom zadłużenia naszego państwa i niebezpieczeństwo przekroczenia 55% progu, czy będziemy w stanie udzielić stosownych gwarancji, tak jakby te elektrownie zbudować. To są wyjątkowo kapitałochłonne inwestycje i bez udziału państwa nie mogą być zrealizowane w oparciu tylko o inne rozważania biznesowe. I na koniec już jedna uwaga. Państwo w swoim programie zapisaliście również możliwość udziału inwestorów kapitałowych i inwestorów branżowych w prywatyzacji elektroenergetyki. Wydaje mi się to konieczne. Przyspieszenie tego procesu otworzy nowe możliwości inwestycyjne. Z tym jednym zastrzeżeniem, że osobiście uważam, że z udziału w prywatyzacji jakichkolwiek sektorów wrażliwych, szeroko rozumianej energetyki w Polsce, powinny być wyłączone 100% spółki Skarbu Państwa innego. Mamy do czynienia z przykładem Vattenfalla, który wycofując się z Polski podał przyczyny tego wycofania natury politycznej, a nie ekonomicznej. I dlatego też uważam, że jeżeli mówimy o prywatyzacji, udział w prywatyzacji powinny mieć podmioty niekontrolowane przez skarb innego państwa. Natomiast opowiadam się zdecydowanie za przypisywaniem dużej roli funkcjom regulacyjnym i bezpieczeństwo i niskie ceny energii można uzyskać w efekcie racjonalnej regulacji i odchodzeniem od własności państwa tam, gdzie jest to racjonalne. Myślę tutaj o wytwarzaniu i dystrybucji i myślę o zdecydowanym pozostawieniu własności Skarbu Państwa w szeroko rozumianej infrastrukturze przesyłowej o podstawowym znaczeniu, czyli nie widzę możliwości prywatyzacji majątku operatorów systemu przesyłowego, czyli zarówno gaz systemu, jak i PGE operator. To tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Dwóch pierwszych prelegentów, myślę, że należy się premia ze względu czasowa, ze względu na początkowe wypowiedzi. Będę prosił teraz następnych i panie przewodniczący, do pana będzie pierwsze wyzwanie, jeżeli chodzi o skrócenie czasu wypowiedzi, a ma pan mnóstwo wątków, do których można się odnieść w tej pierwszej części. Dziękuję pięknie i witam bardzo serdecznie. Nie będę się odnosił do tych wątków, tylko chcę powiedzieć tak. Jeśli będziemy mówić o polskiej gospodarce, dalej o polskim przemyśle i jeszcze bliżej o polskiej energetyce, to musimy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście możemy mówić o roli państwa i czy możemy mówić jako dobrym gospodarzu, skoro wiele rzeczy, które musimy zrobić w Polsce, nie zależą od Polski, zależą od Unii Europejskiej. Więc to jest podstawowa rzecz, czy się zerwiemy z tego kagańca, czy nie zerwiemy się z kagańca. Proszę zobaczyć, jeśli mówimy o cenie energii elektrycznej, są dwie ceny. Jest cena energii elektrycznej, na którą wszyscy mówią, jaka to jest cena energii elektrycznej, ale nikt nie mówi o cenie produkcji energii elektrycznej. W cenie energii elektrycznej jest 100%, no 80% ceny energii elektrycznej, to dodatkowo jest dopisana, czyli tak zwana cena polityczna do ceny produkcji energii elektrycznej. Więc odnośmy się do ceny podatków. I jeśli byśmy mówili o cenie produkcji energii elektrycznej, to w Polsce jest najtańsza cena produkcji 1 megawattogodziny. Problem polega na tym, że cena energii jest droższa,
bo do każdych 150 czy 180 zł ceny produkcji energii dopłacamy 150 zł ceny politycznej, czyli wszystkich podatków, parapodatków itd., itd. Więc to jest jedna sprawa. I teraz jeśli mówimy o dobrym gospodarzu, no to musimy sobie zapytać, ile mamy wpływu na to dobre gospodarowanie, skoro przecież to nie od nas zależy, że do ceny jednej megawattogodziny, nie od nas, nie od Polaków, tylko od Unii Europejskiej, że do ceny jednej megawattogodziny musimy dopłacić cenę na przykład za emisję CO2. Gdybyśmy zaś nie byli pod rządami Unii Europejskiej, to tego nie musieli robić, tak jak robi to Ukraina, Białoruś i tak dalej. Czyli najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie zerwać się z tego łańcucha, czy nie. Jeśli nie zerwiemy się z tego łańcucha, to jest droga, to jest kolejna sprawa. Szanowni Państwo, nigdzie w Europie, nigdzie, a pewnie i na świecie nie znam takich przypadków, mówiąc Europa, mam na myśli nie tylko Unię Europejską, ale Europę generalnie, gdzie by była cena energii uwolniona, żeby była wolna cena energii. Pomimo, że są przedsiębiorstwa prywatyzowane nawet w 80% czy tam w 70%, to i tak państwo na to ma wpływ. Więc to nie jest cena rynkowa, nie ma mowy o cenie rynkowej energii elektrycznej. I jeśli do tego się odniesiemy i powiemy tak, zgodzimy się za to, że nie ma ceny rynkowej, że to jest cena polityczna, jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej, że są regulatorzy, którzy to regulują, to wtedy będziemy dopiero mogli mówić o tym, jaki jest rynek energii elektrycznej i gdzie możemy wejść, ponieważ transgraniczne połączenia mogą nas bić w dwie strony. W jedną stronę rzeczywiście możemy sprzedać swoją energię elektryczną, ale jeśli będziemy mieć na tych samych łączach na przykład Francuzów, którzy mają niejako nadwyżkę produkcji elektrycznej z elektrowni jądrowych, to będą za pół darmo przesyłać to do nas. I tak dalej, i tak dalej. Czyli na to nie mamy wpływu. I teraz pytanie, na ile ma być sprywatyzowana właśnie produkcja, na ile ma być sprywatyzowana sprzedaż i jak ma być rola państwa? Możemy sobie odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy w moim przekonaniu na te pytanie odpowiemy. I ostatnia sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie, jeśli będziemy o energii elektrycznej mówić o cenie, o kosztach, o skutkach pakietu klimatyczno-energetycznego, a nie będziemy mówić o tym, jaki skutek na produkcję energii elektrycznej będzie miał właśnie pakiet klimatyczno-energetyczny z jednej strony, skutek społeczny, bo przecież nikt nie liczy tych ciężarów potężnych, które tracimy przy okazji likwidacji miejsc pracy w całym sektorze paliwowo-energetycznym. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Naimski. Proszę Państwa, ja myślę, że ta debata czy dyskusja o energii elektrycznej, czy dostarczaniu produkcji, dostarczaniu energii elektrycznej w Polsce powinna być podzielona umownie rzecz biorąc na dwa segmenty, na kwestie doraźne i kwestie strategiczne. Jeżeli mówimy o kwestiach doraźnych, to mamy w perspektywie wprowadzenie rygorów dyrektywy pyłowej w 2016 roku i wiemy, że wypada z polskiej produkcji, z polskich możliwości no kilka tysięcy, ponad trzy tysiące megawattogodzin. To jest różnie liczone. Niektórzy mówią, że 5 albo 6, bo to zależy jeszcze od tego, jak będzie przebiegała modernizacja. W każdym razie jest tego dużo i równocześnie jest tak, że mamy w tej chwili praktycznie rzecz biorąc zamknięte na różnych etapach, ale realne projekty budowy 4 dużych elektrowni. To są Kozienice, to jest Opole, to jest Rybnik i to jest Ostrołęka. Są inne mniejsze, ale to są duże, istotne dla systemu energetycznego Polski inwestycje. One, gdyby je kontynuować tak, jak to jest przewidziane ich harmonogramami, to rzeczywiście w tym roku 2016-17, no liczmy z poślizgiem 18, moglibyśmy je mieć zainstalowane. I się okazuje, że z powodów do końca niejasnych, i nie chcę, żeby to się stało osią dyskusji dzisiaj, Ostrołęka wypada, jest wyłączona decyzją rządu.
w sytuacji, kiedy wszystko jest, że tak powiem, przygotowane do tej inwestycji i rozpoczęte prace nad infrastrukturą. No, jednym słowem, to jest zawieszone. Ja mówię zawieszone, a nie zlikwidowane. Specjalnie mówię zawieszone. Mamy Opole, które się boryka z różnymi kwestiami. Przezwyciężony został opór ekologów, ale okazuje się, że realizatorem tej inwestycji ma być firma, która jest w upadłości. I to jest problem. To jest problem, który no, jakoś trzeba go zaadresować, prawda? To jest i rozwiązywać. Jest Rybnik, który jest przykładem inwestycji zagranicznej w polską elektroenergetykę, bo to jest inwestycja EDF-u. I dla EDF-u to jest ważna inwestycja, co oczywiście trzeba brać pod uwagę, że firma francuska inwestuje tam, gdzie chce mieć profit, chce mieć zysk. To nie jest działalność charytatywna, to jest oczywiste. Ale odnosząc się do głosów, które już tutaj były przede mną, że my mamy, pana premiera Steinhoffa, że mamy za mało perspektywicznie rzecz biorąc w dekadzie następującej przed nami kapitału, żeby samemu wszystkie projekty zrealizować. W związku z tym wpuszczenie tego kapitału w ten sposób, jak w Rybniku, jest dla Polski korzystne. I nagle się okazuje, że Komisja Europejska zrzuca ze stołu, faktycznie rzecz biorąc, nie daje tej inwestycji darmowych puli, darmowych emisji dwutlenku węgla. W związku z tym stopa zwrotu z tej inwestycji, która była liczona na poziomie no, odpowiadającym inwestorowi, nagle się okazuje, że ona spada, może o 2 punkty, może o 1,5 punktu. No, w każdym bądź razie to jest kwestia, w której polskie państwo powinno ingerować, dlatego że pakiet klimatyczno-energetyczny jest kwestią polityczną i nie żadną ekonomiczną, nie żadną inną, tylko polityczną. W związku z tym jest prerogatywą rządu i obowiązkiem rządu, żeby w tej sprawie, w sprawie pakietu klimatycznego, no po prostu robić wszystko i powiem, tak powiem, krok dalej się posunę, żeby rygory pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski były osłabiane, a docelowo i strategicznie, żebyśmy uzyskali w tej sprawie trwałą derogację. To jest jeden z postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast strategicznie jest tak, że mamy problem no, nie docelowego, ale w perspektywie tego roku 40 czy 30 mamy problem miksu energetycznego. Jak to ma w Polsce być, bo elektrownia się buduje na 30 lat, prawda? W związku z tym trzeba o tym w tej chwili myśleć. I oczywistą jest rzeczą dla mnie i myślę, że dla nas Prawie i Sprawiedliwości, że węgiel pozostaje podstawą polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego, że węgla mamy dużo, mamy go na tyle dużo, że możemy być pewni, że starczy tego źródła dla następnych pokoleń, o ile nie będziemy metodycznie go psuli. I to jest rzecz, która sprowadza nas do kwestii racjonalnego wykorzystania zasobów i inwestycji w kopalnie, ale równocześnie do pracy nad wprowadzeniem nowych technologii spalania węgla. Te nowe elektrownie, bloki energetyczne nie z powodu pakietu klimatycznego, tylko z powodu naszego własnego interesu. One powinny być niskoemisyjne, one powinny być, prawda, nowoczesne po prostu, bardziej wydajne, mówiąc krótko, nie 30 parę, tylko może 40 parę czy 47% wydajności. I to jest rzecz strategiczna. I w pakiecie tych kwestii strategicznych mieszczą się też takie rzeczy jak energia nuklearna. Tu już w tej dyskusji padły dwa głosy, które są absolutnie sprzeczne ze sobą, znaczy pozornie sprzeczne. Pan premier Steinhoff mówił o tym, że to jest olbrzymia inwestycja, kapitałochłonna inwestycja i to jest prawda, że kapitał, tak powiem, upfront, który trzeba wyłożyć, jest wysoki koszt, ale równocześnie panuje przekonanie, skądinąd słuszne, że energia elektryczna produkowana we Francji jest pół darmo. Dlatego, że energia elektryczna z postawionej elektrowni jądrowej jest konkurencyjnie tania.
W związku z tym te kwestie trzeba rozważać, biorąc także pod uwagę to, że Polska jest takim krajem, dużym krajem, który powinien mieć dostęp do nuklearnej technologii. Do technologii pozwalającej w sposób bezpieczny produkować prąd elektryczny z tego źródła. To nie jest kwestia przestawienia polskiej energetyki na energetykę nuklearną. I trzecia rzecz, która się wiąże ze strategią, to są odnawialne źródła energii. To jest ten miks energetyczny na przyszłość. Pakiet energetyczny Unia Europejska narzuca nam 15%. Wytargowaliśmy, że nie 20, tylko 15. No, chwała Bogu. 15 to i tak jest za dużo dla Polski, dlatego że my nie osiągniemy. Ja śmiem twierdzić tutaj w tej debacie, że nie osiągniemy 15%. I można powiedzieć, kto nam co zrobi, no, bo to też jest osobna historia, prawda? Jak to się układały stosunki w Unii Europejskiej za 5 lat albo za 8 lat, tego nikt nie wie. To jest osobna kwestia polityczna. Ale jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to one są bardzo ważne i te technologie są bardzo istotne, ale to jest cały pakiet technologii. I nie można ograniczać odnawialnych źródeł energii do farm wiatrowych. I nie można ograniczać ich do fotowoltaiki. Natomiast są inne sposoby odnawialnego produkowania energii, które są godne poparcia i godne są badań naukowych, a także wspierania, jeżeli chodzi o inwestycje. Nad tym też trzeba się zastanowić. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Pakiet energetyczno-klimatyczny urasta do rangi istotnego tematu, a tak się szczęśliwie składa, że pan Leopold Gabryś poprosił następny o głos, w związku z tym prawdopodobnie również w tym temacie, czy się mylę? Narzuca mi pan temat, a ja chciałbym być swobodny, ale jako pan tak sobie życzy, to rozumiem, że dostanę pół minuty więcej. Chciałem o trzech sprawach mówić właściwie. Po pierwsze, tak generalnie i mocno zawołać, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie używajmy skrótów, które często u swoich podstaw mają demagogię, w którą społeczeństwo wierzy. Dzisiaj o problematyce energetyki w Polsce trzeba mówić w kontekście trzech podstawowych dokumentów. Pakiet 3x20, nie będę się rozwodził, on biegnie z wszystkimi skutkami, które dziś bardziej niż jeszcze dwa lata temu możemy szacować. Pakiet klimatyczny, który powoduje, że po roku 16 rzeczywiście będzie bardzo, bardzo ciężko w energetyce polskiej. Pakiet klimatyczny, który z najnowszych materiałów i badań, które prowadzi na użytek Komitetu do Spraw Polityki Klimatyczno-Energetycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej Energsys z osobą pana doktora Jankowskiego, wskazuje jednoznacznie, zarówno założenia celów, mechanizmów wspierających i skutków w postaci kosztów dla poszczególnych państw został zrobiony wadliwie, nie sprawdza się. Zatem pierwsze zawołanie i to zawołanie polityczne. Zanim cokolwiek dalej, a przywołam wystąpienie pana premiera Pawlaka pod koniec prezydencji duńskiej, kiedy to powiedział. Dotrzymajmy tego. Żadne dodatkowe zobowiązania w tej materii bez osądem tego, co zrobiono, co się udało, mówię o pakiecie, i co należy bezwzględnie odrzucić, w tym część technologii skompromitowanych jak CCS. Pakiet 3x20 praktycznie biegnie. I gdyby udało się z tego pakietu wyciągnąć dziś tylko wnioski, aby nie popełnić błędów z politycznych deklaracji na przyszłość, miałby swój efekt. Drugi dokument, polityka energetyczna Polski. Ten dokument, który, ja mam bardzo macierzyński stosunek do tego dokumentu, bądź przecie pierwszy z częścią panów tu kiedyś tam w Polsce pisałem. Ten dokument w chwili tworzenia był nieaktualny i nie przystawał do rzeczywistości. Bowiem sięgał do danych makro i zamiarów z polityki w otoczeniu Polski, które bardzo szybko się zmieniły z dynamiki zmian w gospodarce i tylko. Ten dokument dzisiaj nie tworzy zarówno jakichkolwiek sygnałów inwestycyjnych, a on winien to czynić. Ten dokument dzisiaj także nie odpowiada na podstawowe pytanie, jak wyglądać może konsumpcja i w związku z tym potrzeby w produkcji energii elektrycznej. Zatem ten dokument jest nieprzydatny i co tu dużo mówić, nie wypada w dobrym towarzystwie go w ogóle wymieniać i przywoływać jego danych. Co do tego dokumentu, należy moim zdaniem najrychlej przystąpić do stworzenia dokumentu o innym charakterze, innym zakresie.
Jeśli pan przed chwilą mówił o tych dwóch horyzontach czasowych, to w polityce energetycznej winien znaleźć się ten horyzont odległy, strategiczny, odnoszący się do kierunków, które miały zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym przede wszystkim surowcowe. Jeśli szacuję za rok 2011 stan zależności Polski od dostaw zewnętrznych w energii pierwotnej, to trzeba zauważyć, że to już jest prawie 48%, licząc najprościej import do konsumpcji wewnętrznej. Ale co groźniejsze, to w ostatnich 4-5 latach rośnie z roku na rok rząd 0,4-0,6%. Dynamika tego zjawiska jest duża. Jeśli zatem mówić o polityce energetycznej Polski, to trzeba zmienić jakość tego dokumentu w postać strategiczną, którą nazywam, nie wymyśliłem, doktryną bezpieczeństwa energetycznego. A więc tam zapisy, które stanowiłyby o priorytetach, o najistotniejszych z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa energetycznego decyzjach państwa. Na długi czas, aby także mogły stanowić pewien sygnał inwestycyjny. I trzeci obszar, który w tej pierwszej części występuje. Polityka Unii Europejskiej. Z ogromnym żalem, ale i wstydem patrzę na to, co dzieje się z wypowiedzi najrozmaitszej kategorii polityków, także tych odpowiedzialnych, dziś decydujących w rządzie. Jeśli polski rząd w czerwcu, także z naszych opracowań, miał podstawę, aby zawetować Energy Roadmap 2050, a dzisiaj, kiedy Unia Europejska decyzją parlamentu wzywa do podniesienia progu ograniczeń emisji do 30% do 2020 roku, a co więcej, przygotowuje projekt gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnej, to nie jest to nic innego, jeśli zwać rzecz po imieniu, jak wprowadzenie Energy Roadmap, przypomnę, z eliminacją paliw stałych, niedawno zwaną jeszcze dekarbonizacją gospodarki. Temu należy się zdecydowanie sprzeciwić. Zatem trzy podstawowe dokumenty, które dziś miałyby decydować o polityce energetycznej państwa, jej miejscu w gospodarce, inwestycjach, sygnałach inwestycyjnych dla nich, ale także i pewnym całym obszarze bytu społecznego, no nie przystają do rzeczywistości. Wymagają moim zdaniem bardzo zdecydowanego albo oporu wobec tego, co z zewnątrz, przedstawiając wnioski, a uwagi co do możliwych wariantów rozstrzygnięć na przyszłość przedstawiliśmy na konferencji 24 października. Pokazujemy, jakie warianty, co zrobić. A teraz trochę z wyników. Mówimy o cenie, mówimy o kosztach. Popatrzmy w dwóch zdaniach na otoczenie zewnętrzne, nazwijmy także po imieniu. Sięgając do danych po pierwszym półroczu bieżącego roku krajów OECD, bądź to kraje, które w gospodarczo czy w kulturze gospodarczej są najbliższe Unii Europejskiej, warto zauważyć, że tam produkcja energii elektrycznej nieznacznie rośnie. Zdecydowanie rośnie z źródeł paliw konwencjonalnych. Rośnie w odnawialnych źródłach energii, ale nie z wagą, która mogłaby decydować w przyszłości o rzeczywistym znaczeniu tych źródeł. OECD Europa, nieco szerzej niż Unia, produkcja energii elektrycznej nieco zmniejsza się i galopująco nadal z dużymi wsparciami, co do których niektóre z państw dziś wykazują daleko idącą już ostrożność i chęć wycofania się w odnawialnych źródłach energii. Przywołam przykład niemiecki. Otóż sytuacja, w której Francji ożywienie lekkie gospodarcze powoduje, że konsumują więcej swojej energii nuklearnej, ograniczyli dostawy do Niemiec, w roku ubiegłym to było ponad 32,5 terawattogodziny, w tym roku 20 parę, powoduje, że Niemcy sięgają przy likwidowaniu swoich źródeł nuklearnych do energetyki konwencjonalnej. To przykład niemieckiej gospodarki może być dla nas znaczący także dla debat w obszarze Unii Europejskiej. Węgiel brunatny staje się pożądany i węgiel kamienny także w inwestycjach coraz to bardziej widoczny. Spotykamy się z naszymi partnerami gospodarczymi Unii Europejskiej, aby w tej robocie w Komitecie przy Krajowej Izbie Gospodarczej przemawiać głosem gospodarki. Tam bowiem z jednej strony eksperci, z drugiej strony przedstawiciele branż gospodarczych energowrażliwych bądź chłonnych. Po co? No aby przed decyzją polityczną gospodarka miała szansę i mogła przedstawić rachunek skutków, pozostawiając polityczne decyzje, ale i odpowiedzialność potem z tegoż rachunku.
Szacujemy, że gdyby owa polityka niskoemisyjna miała być wprowadzona, mówię o projekcie Parlamentu Europejskiego, dla Polski znaczyłoby to najprościej zagrożenie w kilku podstawowych branżach gospodarki, to jest hutnictwo, chemia, przemysł szklarski, to jest AGD. To obszar, który dziś generuje około 40% wartości dodanej z grupy przemysł i obszar kilkaset, 700, 800 tysięcy miejsc pracy kompensowanych w części, w 10% z tego, co z nowych technologii może wejść. Społeczny problem. Przed tym trzeba nam się bronić. W wynikach? Ano jest taki czas, że energetyka może mieć wreszcie szansę na oczyszczenie i swego rodzaju czyścić z powodów zewnętrznych. Konsumpcja energii elektrycznej w kraju maleje. Prognozy gospodarcze, a one są siłą sprawczą główną zmian w produkcji i konsumpcji energii elektrycznej, nie są najlepsze. Są co więcej nie najlepsze na dłuższy niż rok czasu. Z nich wynikać będzie zmniejszona potrzeba produkcji i konsumpcji. I o zgrozo, w tej rywalizacji na kurczącym się rynku kurczy się bowiem wolumen produkowanej energii elektrycznej. Dzisiaj, a trwać to będzie sądzę przez 3-4 lata, wyraźnie wygrywa węgiel brunatny. Jednostkowy koszt wytworzenia na brunatnym po pierwszym półroczu bieżącego roku to około 150 zł. Przy cenie energii w obrocie hurtowym około 182 zł. Na węglu kamiennym 183 zł. Przy cenie hurtowej niższej o 12 zł na okrągło od jednostkowego kosztu wytworzenia. Węgiel kamienny w tym roku, w drugim półroczu rozpocznie generowanie strat, mówię o energetyce. W roku przyszłym w większości projektów spółek skonsolidowanych te straty są znaczące, widoczne i głębokie. Co energetyka winna w tym czasie zrobić? To czas, w którym wreszcie wyeliminuje niesprawne, najstarsze, niepracujące, a tworzące iluzję rezerwy mocy bloki. Dużo tego będzie. Ale to w czasie, w którym konsumpcja energii nie będzie rosła. Bo albo operator systemu zapłaci za utrzymywanie ich w rezerwie, a nie ma na to cashu, nie ma takiej potrzeby, albo będą wyrzucone z systemu. Zatem 2013 rok, a i 2014, to czas, w którym energetyka węgla kamiennego, bądź nie ma wpływu na ceny paliwa, bo to ceny rynkowe, jest na straconej pozycji. Węgiel brunatny ile? Do momentu, w którym rzeczywiście przyjdzie płacić więcej niż do tej pory za uprawnienie do emisji CO2. W tej części tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo kompletna analiza, rzeczywiście wykraczająca poza pakiet. Pan Dariusz Czcionka. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę Państwa, jest to bardzo trudny czas dla nas jako górników na debaty, ponieważ odbywają się nasze uroczystości barburkowe, a dla nas ludzie są bardzo ważni i musimy niestety z nimi uczestniczyć, ale jesteśmy tutaj, co prawda będę musiał wcześniej opuścić debatę. Postaram się kilka tematów poruszyć. Podstawowy element dla nas to taki, że czas, który był do przestawienia, do modernizacji energetyki, został bezpowrotnie stracony. Czas, kiedy były na to środki, został niewykorzystany przez wszystkie grupy polityczne i rządy, które do tej pory rządziły, i przepraszam, że to powiem w tym miejscu, również przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. To, co się dzieje na dzień dzisiejszy, wcale nie ma nic dobrego, to nie niesie za sobą nic dobrego, jeżeli popatrzymy na perspektywy. Zamiast opierać się o źródła, które są naszą własnością, o węgiel kamienny, o węgiel brunatny, doprowadzamy do energetyki źródła, od których będziemy uzależnieni, a więc od gazu, bo tak do końca nie jest dokładnie sprecyzowane, ile gazu łupkowego będzie w Polsce, ponieważ szacunki są troszeczkę inne
ni rzeczywistość i te odwierty, które na dzień dzisiejszy są wykonane. Odwierty odwiertami, a zasobność i produkcja tego gazu ma się troszeczkę inaczej do perspektyw. A więc uzależniamy się, ale uzależniamy się bardzo, bardzo mocno, ponieważ wiele elektrowni zaczyna budować bloki energetyczne gazowe. Tu, gdzie mamy dostępność, nawet tu na Śląsku, gdzie mamy dostępność węgla kamiennego, budujemy, energetyka chce budować bloki gazowe. Wybudowany nowy blok w elektrowni Łagisza, który w perspektywie kilku lat, gdzie trzeba będzie wyłączyć pozostałe bloki, węgiel kamienny, nie ma źródła zabezpieczającego, aby ten kocioł fluidalny mógł funkcjonować. A więc na szybko, na pewno dużo większym kosztem będzie budowa bloku gazowego, aby można było uruchomić i produkować energię z tego fluidalnego kotła. Gdzie tu polityka racjonalnego gospodarowania? W którym kierunku to idzie? Proszę Państwa, zespół elektrowni PAK na dzień dzisiejszy zaczyna się mówić o tym, że po co modernizować, po co budować kotły na węgiel brunatny. Zacznijmy budować kotły gazowo-parowe, zasilane gazem. Pytam się rządu polskiego, gdzie zobowiązania prywatyzacyjne, gdzie konsekwencja w realizacji założeń, które były przedstawione. Od dawna powinny być zmodernizowane już bloki. Nie ma, bo nie będzie się to opłacało w pewnym momencie. Już nie powiem o zakupie za darmo kopalni, koni Adamów, za poniżej ceny złomu. Jeszcze chwileczkę, jeżeli mogę. Nie szanujemy tego, co mamy własnego. Jestem totalnym przeciwnikiem budowy elektrowni atomowych. A dlaczego? A dlatego, że wytwarzanie energii w blokach energetycznych z atomu jest opłacalne teraz, bo one są już wybudowane. To, co jest mówione, 10-krotnie wyższe koszty budowy bloku energetycznego na atomowego, gdzie zmarnowane pieniądze na CCS, zmarnowane, to się nigdy w życiu nie opłacało i nie będzie opłacało. Mamy tego przykłady. Czy nie warto było wpompować te pieniądze w czyste technologie spalania węgla? Czy nie warto było zainwestować w to, co mamy, a nie wymyślone na szybko, w ogóle się nie zamykające inwestycje związane z CCS-em? Proszę Państwa, jeżeli dalej tak będziemy funkcjonować, będziemy dalej restrukturyzować, to nie będziemy mieli jako konsumenci za co kupować tej bardzo drogiej energii, bo ona będzie coraz droższa. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie kontroluje się tak naprawdę do końca wytwarzania energii elektrycznej pomiędzy węglem brunatnym a węglem kamiennym, bo węgiel brunatny na dzień dzisiejszy jest tańszy, ale nie patrzymy w perspektywy czasowe, że możemy doprowadzić do sytuacji, że tam również bardzo szybko skończą nam się źródła węgla, a nie będziemy mogli już odzyskać kopalń węgla kamiennego, to co wtedy robimy? Uzależnimy się już całkowicie od źródeł zewnętrznych. Jeżeli mogę jeszcze chwileczkę. Rzeczywiście ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. I musimy przerwać wreszcie ten mit ekoterrorystów, czyli ekologów, dla których ważniejsze są żabki, żuczki, motyle niż człowiek. Zastanówmy się nad tym. Na dzień dzisiejszy mamy problem w elektrowni Turów z pozwoleniem na budowę, ponieważ kolejnymi kruczkami prawnymi ekoterroryści zablokowali te inwestycje. To samo mamy w Opolu.
To samo będziemy mieć w każdym innym miejscu. Jeżeli nie dostaną pieniędzy, bo tylko po to są, aby wypompowywać pieniądze z energetyki na własne cele i własne interesy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam szeroki konsensus odnośnie wielu kwestii. Pierwszą pojawiającą się kontrowersję dotyczącą energetyki jądrowej. W kolejności pan doktor Jankowski i pan profesor Probierz. Proszę. Wiele już tutaj zostało powiedziane, wiele rozsądnych głosów odnośnie problemów polskiej elektroenergetyki. Natomiast ja bym zaczął może od takiego troszkę kontrowersyjnego zdania. Mówimy o dekapitalizacji majątku. Ja uważam, że jeżeli spojrzymy na działania w elektroenergetyce w ostatnich latach, to ja tutaj nie dostrzegam jakichś dużych błędów w sensie inwestycji w elektroenergetyce, jeśli chodzi o źródła, i nie uważam, że poziom dekapitalizacji jest jakiś szczególnie zły. Chodzi o to, że mamy zawsze, jak na przykład chcemy czymś jeździć, możemy kupić nowy samochód i jeździć nowym samochodem albo używanym. Sami wiemy, że rachunek zależy często od sytuacji, od dostępności środków, ale wcale nie jest powiedziane, że kupno nowego samochodu jest zawsze lepsze. Rozsądny kosztowo, że tak powiem, Volkswagen, który daje też dużo możliwości zarabiania drobnym warsztatom i rzemieślnikom, jest całkiem dobrą opcją dla gospodarki, która jest na dorobku. Z punktu widzenia tego, co się dzieje, startując z roku 90, w zasadzie można powiedzieć, że ta elektroenergetyka była, szczególnie jeśli chodzi o źródła, rozwijana w takim stopniu, jakim było to sensowne, czyli przede wszystkim modernizacja, przede wszystkim ochrona, instalacje ochronne, i w roku 2005 mieliśmy ceny rzędu 113 zł za megawattogodzinę. Były to jedne z niższych cen w Europie i to był też czynnik, który powodował, że polski przemysł mógł w miarę sensownie się rozwijać i funkcjonować. Oczywiście to się kończy i trzeba teraz inwestować, i to nie ulega żadnych wątpliwości. I teraz dochodzimy do tego, co jest, i tutaj konsolidacja branży, która nastąpiła, stworzyła warunki również finansowo-ekonomiczne do tego, żeby te inwestycje realizować. Weszły też firmy zagraniczne. Można powiedzieć, że rynek był przygotowany do tego, żeby te inwestycje uruchomić. Problem główny polega na tym, że nastąpiło gwałtowne interwencja jakby w rynek i zaburzenie rynku energii elektrycznej w postaci unijnej polityki klimatycznej. I od razu chciałbym tutaj powiedzieć, że żeby nie mówić jakby tylko o pakiecie klimatycznym, który jest, ale na rynek energii wpływa bardzo mocno to, co się już projektuje czy proponuje, czy nie tylko to, co już jest, tylko te wszystkie propozycje i działania na poziomie unijnym, które pokazują, do czego strategzy unijni dążą, jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej. A dążą do tego, że poprzez ceny CO2 praktycznie zostanie wywrócony rachunek ekonomiczny. Więc jest to ogromna zmiana, która jest bezpośrednim powodem tego, że przygotowane inwestycje, po prostu wiele z nich zostało porzuconych tu przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych, i również te, które są przygotowywane, są niektóre zagrożone. I tutaj jakby dochodzimy do tego, co jest w tym momencie jakby rolą państwa. Rolą państwa nie jest mówienie jakby do końca, jaki ma być miks energetyczny, czy w co inwestować, bo to powinny robić podmioty rynkowe. Rolą państwa jest przede wszystkim ustabilizowanie rynku, stworzenie warunków do inwestycji po to, żeby podmioty wiedziały, że jak zainwestują w tej chwili na przykład w elektrownie węglowe, to nie pójdą z torbami, bo wkrótce cena CO2 będzie na przykład 40, 60 albo i 100 euro za tonę CO2. Według projekcji Komisji Europejskiej ceny CO2 mają przekroczyć poziom 200 euro za tonę, więc to jest po prostu w tym momencie komponent polityczny, jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny, staje się dominujący nad innymi czynnikami, takimi jak ceny paliw, jak koszty technologii czy innych składników kosztowych. Więc rolą państwa jest przede wszystkim ustabilizowanie i stworzenie warunków do przewidywalnych inwestycji.
I teraz czym powinna być polityka energetyczna? Jeżeli rząd tworzy politykę energetyczną, w której no, pisze, że jest miejsce dla węgla, ale nie tworzy warunków prawnych do tego, to jest to po prostu tylko zwyczajne chciejstwo lub deklaracje bez pokrycia. Bo to nie rząd będzie inwestował w te elektrownie węglowe, tylko będzie konkretny podmiot gospodarczy. Nawet jeżeli to jest podmiot krajowy, to zarząd odpowiada za swoje decyzje, również może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Więc przede wszystkim rolą rządu byłoby określenie, czy rząd zamierza akceptować i przyjmować politykę unijną, klimatyczną, która tworzy ogromne zagrożenia dla tych inwestycji, czy też podjąć określone działania. I tu dochodzimy do tego, że moim zdaniem, i tutaj no, pracujemy też w Krajowej Izbie Gospodarczej, między innymi wcześniej wypowiadał się o tym pan minister Gabryś, kluczową rolą jest w tym momencie stosunek jakby rządu polskiego do polityki klimatycznej i to, co zamierza z tym zrobić. Moim zdaniem tutaj jest potrzeba zmiany tej pozycji, z pozycji biernej na pozycję aktywną. I są w zasadzie dwa kierunki działania, albo dążenie do aktywnej zmiany tej polityki i tutaj zostały przez nas stworzone w ramach właśnie Krajowej Izby Gospodarczej konkretne propozycje modyfikacji polityki unijnej, bądź też rząd powinien tworzyć instrumenty prawne, które ochronią rynek polski przed tego typu polityką. Chodzi o stworzenie instrumentów, które przy pomocy w określonej sytuacji zagrożenia ważnego interesu społecznego bądź gospodarczego potrafią, czy będą miały możliwość uchylić określone regulacje unijne. Jest to też kwestia jak gdyby funkcjonowania Polski w strukturach unijnych i myślę, że też szerzej funkcjonowania samej Unii, dlatego że polityka klimatyczna ma wszelkie cechy podobne do tych działań, które dotychczas wpędziły Unię Europejską w kłopoty, czyli na przykład wprowadzenie wspólnej waluty euro, która niektórym krajom służy, inne wpędza w bardzo poważne kłopoty. To jest też kwestia tworzenia strategii unijnych, które po prostu się nie sprawdzają. Jest coś niedobrego, tak jak analizowaliśmy te propozycje ostatnie Komisji Europejskiej, jest po prostu no, ich jakość, ich sposób, jakby też skala kłamstwa przy prezentowaniu skutków tych polityk i oszukiwania obywateli jest tak duża, że wymaga to po prostu jakiejś bardzo poważnej refleksji na poziomie jakby całej Unii Europejskiej. I tutaj jakby w związku z tym łączą się pewne działania dotyczące pewne polityka energetyczna, jak gdyby w Polsce przede wszystkim jest wyzwanie odzyskania jakby tej polityki dla Polski, a później dopiero jej realizacja, czyli najpierw musimy uczynić, żebyśmy byli w stanie i mogli w ramach Unii Europejskiej realizować taką politykę energetyczną, która będzie powiązana z interesami i warunkami naszej gospodarki, naszych uwarunkowań społecznych i naszych problemów ekologicznych. I dopiero w kolejnym etapie jest, w jaki sposób możemy to osiągnąć. Jeśli chodzi o to osiąganie, ja już będę kończył swoją wypowiedź, bo oczywiście tych wątków jest dużo, ale nie wszystko naraz. Chciałbym jedynie wskazać, że dostrzegam bardzo poważny regres w ogóle w myśleniu i w analizach strategicznych. Ja akurat tam w latach 90. pracowałem w Zakładzie Problemów Energetyki, który do roku 97. był jedynym zakładem naukowym, który zajmował się tego typu problemami kompleksowymi energetyki w dłuższym horyzoncie czasowym. Od 97. roku nie ma takiej placówki naukowej w Polsce i nie ma żadnego zespołu tak naprawdę, który systematycznie analizuje tego typu zagadnienia w dłuższym horyzoncie czasowym. W ostatnich latach, bodajże od roku 2005, nie wiem, wcześniej, też nie ma żadnych tak naprawdę analiz i opracowań rządowych. Jeśli chodzi o politykę klimatyczną, rząd nie wykonał żadnych swoich analiz, jedynie posiłkuje się w sposób dorywczy analizami Banku Światowego, a ostatnio zlecił firmie McKinsey, która jest powiązana z fundacją, między innymi, która jest powiązana z fundacją European Climate Foundation, która lobbuje za wdrożeniem polityki klimatycznej w całej Unii Europejskiej, więc jest po prostu firmą, która jest firmą stronniczą i ona ma przedstawić jakby skutki polityki klimatycznej dla Polski. Jest to po prostu, uważam, ogromny skandal, tym bardziej, że rząd nakazał firmom energetycznym sfinansowanie tego typu analiz.
Także ja bym na tym może zakończył swoją wypowiedź. Być może będzie jeszcze okazja wrócić do innych wątków. Dziękuję. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Natomiast jedno pytanie, bo pan jako pierwszy zakwestionował jeden z fundamentów tutaj, które pan premier Steinhoff był łaskaw, że powiem, do naszej dyskusji przedstawić, dotyczący kapitalizacji, poziomu dekapitalizacji i wpływu tego na konieczność odbudowy mocy wytwórczych. Jakie pana zdaniem jest? My jesteśmy teraz, powinniśmy odbudowywać moce wytwórcze, czy to nie jest niezbędne? Nie, oczywiście, że powinniśmy odbudowywać, bo w tej chwili następować będzie wycofywanie znacznej części majątku produkcyjnego. Chodziło mi o to, nie to, że nie ma jakby potrzeby teraz, tylko że jakby oceny tego, co było dotychczas. Uważam, że dotychczasowe działania były racjonalne, natomiast teraz z całą pewnością istnieje potrzeba, żeby inwestować, bo już no, rzeczywiście część źródeł osiąga kres swojej eksploatacji częściowo też w wyniku zaostrzonych przepisów. Także tutaj jakby nie ma jakiejś istotnej moim zdaniem różnicy, jeśli chodzi o to, że w tej chwili następuje. Chodzi mi o to, że wyłania się pewnego typu konsensus tutaj pomiędzy nami, tak. Steinhoff adrem. Natomiast ja jedynie chciałem powiedzieć, że oceniając jako przeszłość, to uważam, że ten poziom jakby działań, który był podejmowany, że te inwestycje nie były realizowane jakby w dużej skali wcześniej, było w pewien sposób uzasadnione, uważam, jakby pewnymi uwarunkowaniami naszymi. Ja nie widzę tu rozbieżności między nami. Obaj uważamy, że potrzebne są inwestycje, obaj uważamy, że inwestycje będą realizowane, jeżeli rząd stworzy narzędzia wspierające te inwestycje, bo to podmioty gospodarcze podejmują decyzje i one będą decydowały w ostateczności o miksie energetycznym, jeśli rząd będzie postępował w tej materii pasywnie, a może wpływać na to za pomocą narzędzi, które są w jego posiadaniu, czyli za pomocą różnych środków ekonomicznych, bądź też jak w przypadku udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, no, przepisami prawa. Bardzo serdecznie dziękuję. Zanim oddam głos panu profesorowi Probierzowi, próba pewnego podsumowania tej dotychczasowych perspektyw. Wyłania się pierwsza perspektywa taka czysto techniczna dotycząca konieczności odtworzenia majątku wytwórczego. Tak? Pan premier Steinhoff wspomniał też o liniach przesyłowych, nimi zajmiemy się w trzeciej części. Druga perspektywa to jest podział, który pan Piotr Naimski zaproponował, kwestie operacyjne i kwestie strategiczne. I tutaj rozumiem, rysuje się pytanie o architekturę miksu energetycznego, o rolę państwa polegającą na tym, czy to jest kwestia zapowiedzi, dobrej woli, czy konkretnych instrumentów. I pan Gabryś, który był łaskaw wręcz konkretnie zaproponować pewnego typu dokumenty, które powinny odpowiedzieć na istniejące już dokumenty, jeżeli chodzi o tą kwestię takiej strategicznej architektury miksu energetycznego na przyszłość. Czy tego typu konkluzja, panie profesorze, przepraszam, że próbuję konkludować na bieżąco. Mnie to nie będzie przeszkadzało. Pan ma głos, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Z uwagą przysłuchiwałem się tutaj wystąpieniom i zastanawiałem się, jak politycy rozwiążą te dylematy, przed którymi stoimy. I w jednej sprawie w tym wątku chciałem się wypowiedzieć na temat tego dwutlenku węgla. Być może dostarczę państwu jakichś argumentów nowych, których jeszcze nie wiemy, ale w tym zakresie. Otóż jestem szczęśliwy, że jestem naukowcem, bo mogę się posługiwać językiem racjonalnym. 2 razy 2 jest 4, jakiś wzór można wyprowadzić, albo tak, albo nie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co zostało nazwane polityką, jeśli chodzi o to obciążenie. Nie wynika to z ekonomii, a jeszcze powiem, że nie wynika też z wiedzy jako nauka, czy naukowcy zajmujący się tą problematyką posiadają. Otóż jedną taką drobną dygresję dotyczącą dwutlenku węgla. Wszyscy zapewne znamy taki wykres, on się pojawia niemal codziennie, boję się lodówki otworzyć, bo też się może pojawić, w którym pokazuje się udział gazów cieplarnianych w globalnym ociepleniu, bo jest takie pojęcie. 50% z tego to jest dwutlenek węgla, wszyscy znamy, metan 18%, z tego też ściągnąłem ten wykres, ferony 14%, ozon 12%, tlenki azotu 6%. I tam jeszcze jakieś drobne.
I to jest zgoda. Ja się też z tym zgodzę, że tak jest, że ponad połowa czy koło połowy udziału na ten efekt cieplarniany ma dwutlenek węgla. Tylko następnego wykresu, o którym ja chcę powiedzieć, a to się już nie pokazuje, a tu tylko do rozumnych ludzi można dotrzeć. A mianowicie, że w tych wszystkich gazach na naszej planecie 95% to jest para wodna. Dwutlenku węgla tylko 3,62% naturalne. Tlenki azotu, metan, freony też tam ludzie troszkę umieścili w naszej atmosferze. Natomiast jeśli chodzi o udział tego gazu antropogennego, tego, który jest naszym rezultatem naszego działania, to ja chciałem powiedzieć, że dwutlenku węgla mamy 0,14%. I teraz Polska w globalnej emisji dwutlenku węgla ma około 1%, czyli my mamy udział około 0,001%. I teraz będziemy obłożeni prawdopodobnie wielkim podatkiem, bo tak to trzeba nazwać. Tu pan minister Gabryś mówi, żeby mówić jasno, żeby się nie obawiać, nazywać sprawy po imieniu. Ja się spotkałem w czasie podróży różnych, w czasie kontaktu z naukowcami, że te pojęcie globalne ocieplenie spowodowane przez CO2 to inaczej jest nazywane globalnym szwindlem. To trzeba tak nie owijać w bawełnę. Tylko jak politycy rozwiążą tego, to ja nie wiem. Niestety moja wiedza tutaj nie wystarcza. I tu panu ministrowi Naimskiemu uwaga jeszcze na temat tych nowych technologii. To już niedaleko od nas. Pod koniec września w Zabrzu otworzono taką instalację do zgazowania węgla z udziałem Unii, naszych środków, wielki projekt. No nie dlatego, że tam maczałem palce, w jaki sposób byłem w ten projekt związany. To jest technologia na najwyższym poziomie. Jeżdżę na świecie, coś podobnego w czerwcu tego roku oddano do użytku we Freiberg. Tam jest benzyna produkowana z węgla. I jakie problemy mieli ci naukowcy, którzy wytwarzali to? Otóż fiskus przyszedł po podatek od benzyny, po akcyzę, ale to tak na marginesie. Obyśmy też takie problemy mieli. I teraz następna jeszcze sprawa na temat tego CCS tutaj. Otóż mam osobistą satysfakcję, opiniowałem taki jeden projekt i nie ulękły się. Napisałem, co o tym myślę. Technicznie jak najbardziej możliwe, ale bezsensowne względów ekonomicznych i ekologicznych. I a gdzieś to krąży, nieważne. Jeszcze jedna uwaga do pana ministra Gabrysia na temat relacji cen między węglem brunatnym, węglem kamiennym. To też czasem takie decyzje się pojawiają, które skutki odczuwamy bardzo później. Ja zwracałem uwagę na taką informację, że nakazano elektrowniom uzupełnić stan zapasów do wymaganego przez Unię. Coś to było w marcu czy kiedyś. I, no i teraz jakie są tego skutki? Tuż nikt o zdrowych zmysłach nie zda sobie z tego sprawy, że kopalnie są w stanie z jednego na drugi dzień dostarczyć taką ilość. No nie byli w stanie dostarczyć. No elektrownia miała nakaz, czy elektrownia uzupełniły zapas. No i teraz mamy ten zapas niewyprodukowany w odpowiednim czasie przez kopalnię, co było niemożliwe. Mamy go na zwałach, na hałdach. To na razie tyle. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dosłownie jedno zdanie, pan Gabryś. Jedno zdanie. Różnica w kosztach jest dość istotna. Spójrzcie państwo na konstrukcję grup skonsolidowanych. Na węglu brunatnym własne kopalnie, a więc wpływ zarządów na to, co można zrobić w budowaniu centrów kosztu po stronie węgla i w pozostałej części energetyki węgla kamiennego, o której cena węgla jest dziś ceną światową. Różnica za pierwsze półrocze bieżącego roku. Elektrownie węgla brunatnego za gigajoule zapłaciły 7 zł i 32 grosze i to jest 0,5% mniej niż w złotych nieindeksowanych za pół roku roku ubiegłego. Elektrownie na węglu kamiennym za węgiel energetyczny przy rosnącym dynamicznie i istotnym dużym udziale węgla już w tej chwili z importu zapłaciły 12 zł i 40 groszy zaokrąglam za gigajoule i to było 9,3% więcej. Tu jest też różnica. Grupy skonsolidowane z węglem brunatnym mają istotny wpływ na kreowanie cen węgla na krótką metę, bo to się zemści bardzo szybko.
oczywiście. Bardzo dziękuję. Pan doktor Markowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że te 3 minuty są dla mnie dużo większym wyzwaniem niż część merytoryczna tego, co mam powiedzieć. Ale ja rozumiem, że państwo oczekujecie przede wszystkim pewnej konkluzji politycznej z tego naszego wystąpienia dzisiejszego i chciałbym do takiego wątku prowadzić, jak gdyby nie próbując tworzyć tu instytucji obsługi polskiej elektroenergetyki, ale taka pierwsza konkluzja, która mi się nasuwa, ona ma taki wymiar troszkę bardziej polityczny jednak, że zresztą z hasłami będę się starał posługiwać, żeby w ciągu tych 3 minut nie zasłużyć na pański gniew, panie doktorze, że polityka energetyczna, bo nie unikniemy słowa polityka energetyczna jest rzeczą zbyt poważną dla gospodarki państwa, żeby pozostawić ją prawom rynku. To jest coś, co musi stymulować władza odpowiedzialna, bowiem deficyt energii elektrycznej, zwłaszcza współcześnie, będzie z jednej strony przejawem zapaści cywilizacyjnej, a po drugiej stronie kompromitacją elit, bez względu na to, jakie one są. Mówię o poglądach politycznych. Wszyscy będziemy za to winni. I prości ludzie nam tego nie wybaczą, że mają ciemno w domu i zimno. To pierwsza konkluzja. Po drugie, z przyjemnością konstatuję, że każdy z moich przedmówców właściwie powiedział to, co myślę w tej kwestii, że właściwie my w Polsce nie mamy dziś polityki energetycznej państwa. Dokument, który przywoływał i pan minister Naimski, i pan minister Gabryś, i pan minister Steinhoff, pan premier Steinhoff, przepraszam cię Januszu, jest właściwie dokumentem, który w swoim brzmieniu jest alternatywnie przedstawiany jako 3 warianty. Wariant za mało, w sam raz i za dużo, czyli jak? To nie jest żadna polityka. Jak ma być lepiej, dobrze albo wcale nie będzie. Z tego to nie jest żadna. Poza tym ten dokument zakłada, proszę się wczytać, planowany deficyt energii elektrycznej państwa. Jak można planować katastrofę? My jesteśmy, powiem państwu szczerze, jeżeli chodzi o perspektywę sytuacji bilansu energetycznego kraju, przy całych tych efektach, znaczy przy tym uśpieniu, który się zakochaliśmy z tytułu braku deficytu energii, właściwie wszyscy jesteśmy w letargu dostatku energii elektrycznej. Wydaje mi się, że prawie nic się nie może stać, a tu jednak się stanie, prawda? No, ale jesteśmy przy okazji też w takiej sytuacji, że gdyby dzisiaj państwo, załóżmy, chciało albo miało taką możliwość, bo nie ma do końca, ale chciało naprawdę wybierać, na co stawiać, to dziś ma bardzo czystą sytuację na wszystko, bo wszystkiego będzie za mało. My się autentycznie pakujemy w deficyt. Powiem państwu, że ja oczywiście mógłbym w nieskończoność, ale i temperatura tego pomieszczenia i czas powoduje, że trzeba się skoncentrować na pewnych takich fragmentach. Ja siłą rzeczy przejdę do węgla, bo to jednak jest mi najbliższe. Ale skoncentruję się tylko na pojęciu dostępności surowców energetycznych. Oczywiście czy to dotyczy drugiej części, panie doktorze? Czy nie. Ja spróbuję w ogóle, pan to później zaszufladkuje, do czego to pasuje, ale ja spróbuję powiedzieć tak, żeby to służyło pewnemu ciągowi logicznemu. Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego my na przykład nie sięgamy po zasoby gazu, skoro mamy zdolność do wydobywania, może przy niewielkich inwestycjach mielibyśmy zdolność do wydobywania go nie 6,3 miliarda, ale co najmniej 6 miliardów. Od lat jest to temat, którego jakoś nie potrafimy sensownie się podjąć. A już wracając do tego mojego konnego węgla, no proszę zwrócić uwagę na to, o czym prawie nikt nie chce, czego prawie nie chce przyjmować do wiadomości, że przy ubiegłorocznym poziomie importu węgla do Polski na poziomie 16 milionów ton, to jest historycznym poziomem, nigdy tak nie było. Nigdy, obojętnie jaki okres historyczny byśmy wzięli od Mieszka I począwszy, to matematyka jest bezlitosna. 30% energii elektrycznej produkowanej w Polsce z węgla kamiennego, produkowanej z węgla importowanego. I jak się to ma do pojęcia bezpieczeństwa energetycznego państwa i suwerenności gospodarczej kraju? Podstawowa teza.
Oczywiście problem jest złożony, ale czytelny, przynajmniej dla fachowców. Mamy za sobą okres niezwykłej historycznej koniunktury na węgiel i ilościowej, i cenowej, oczywiście prowokowany rozwojem gospodarczym, zwłaszcza rynku azjatyckiego, w którym ceny, porównujmy za czasów mojego ministrowania z ministrem Gabrysiem, 9 dolarów to było 150. To jest szalony przeskok. Ale mamy za sobą okres w ciągu ostatnich 5 lat, kiedy ceny rosły niebotycznie, wydajność spadała niebotycznie w polskim górnictwie, a koszty rosły również niebotycznie w polskim górnictwie. Mniej więcej 10-13% rocznie. Skutek jest tego taki, że jeszcze rok, dwa lata temu brakowało węgla, bo kopalnie nie potrafiły go wydobyć, pojawił się import, a teraz leżą na zwale, bo go nie potrafią sprzedać, bo mają tak wysokie ceny. I to wszystko są znamiona klasycznego kryzysu w górnictwie, który się przełoży na kryzys energetyczny. Oczywiście, żeby już nie zanudzać i nie wchodzić dalej w te szczegóły, proszę Państwa, to jest problem, który naprawdę rośnie do rangi podstawowego problemu politycznego w kraju. Ja nie wiem, czy ta konkluzja moja będzie dla Państwa do przyjęcia, ale to jest problem, którym każda rządząca partia albo współrządząca partia, może znaczy odpowiedzialna partia, powinna przynajmniej postawić na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy nawet nie kreować stworzenia czegoś w rodzaju Rady Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa, bo to naprawdę jest problem. Problem, którym część trzeba zostawić inżynierom, którzy mają napisać instrukcję obsługi, ale konkluzję trzeba zostawić politykom, którzy mają wyobraźnię polityczną. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo interesująca wypowiedź. Będę mógł przenieść głos na drugą stronę stolika, która troszkę jest była niedoreprezentowana do tego momentu. Pan profesor Chorowski. Panie doktorze, szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ja może nie będę tutaj już powtarzał tych rzeczy, które zostały powiedziane, więc falsyfikowanie dokumentów unijnych. Pytanie tylko, czy one były przygotowywane w dobrej czy złej wierze. Prawdopodobnie w złej wierze, z wykorzystaniem ludzi dobrych intencji, ale mało myślących. Natomiast chciałbym tutaj wrócić do naszej jakby tej części debaty, architektura miksu paliwowego, węgiel, gaz, atom, OZE. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że my właściwie jesteśmy w takim momencie, że my na przykład nie wiemy, w jakiej walucie za dwa lata będą zawierane transakcje. Czy to będzie euro, czy waluty narodowe, czy powrót do standardu złota, czy może jakieś obietnice zapłaty, ponieważ już inne gremia tak samo w taką klauzulę ostrożnościową wpisują. Jeżeli euro będzie, to będziemy tyle winni. Czyli innymi słowy, trudno jest w chwili obecnej powiedzieć, że kapitał będzie miał swoją cenę. Jest tyle niewiadomych, jeżeli się próbuje ekstrapolować w przyszłość stan obecny, że właściwie można zastosować pewną zasadę. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, to zrób coś, co jest racjonalne. No więc przyjmijmy pewne założenie, że pewne okowy czy te łańcuchy, na których w chwili obecnej jesteśmy trzymani, w jakiś sposób się poluzują, a również rozsądek w celu zachowania gatunku wróci również do Europy, chociaż nie jest to oczywiste. I teraz pytanie podstawowe, właściwie w jaki sposób ten miks paliwowy czy energetyczny, rozumiany jako strukturę udziału paliwa pierwotnego wytwarzanej energii elektrycznej, mógłby być w Polsce ukształtowany. No więc po pierwsze on już jest ukształtowany, czyli będzie musiał być utrzymywany bądź korygowany. Po drugie, może założyć, i tutaj ja bym nawiązał do pierwszej wypowiedzi, że istnieje zdecydowana korelacja między PKB a ilością energii konsumowaną na mieszkańca. Jeżeli założy się, że społeczeństwo polskie ma mimo wszystko się bogacić, a trudno założyć, żebyśmy dążyli do biedy permanentnej, to ilość zużywanej energii, nawet przy pewnym kryzysie demograficznym, będzie musiała wzrastać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że też podzielam pogląd, że to nie jest wynik błędów i zaniechań, ale po prostu zwykłej amortyzacji upływu czasu, że ileś bloków będzie musiało być wymieniany, bo znakomita ich większość wchodzi w wiek lat 30, który dla energetyki nie jest najlepszym wiekiem, to w tym momencie pojawia nam się druga przesłanka proinwestycyjna,
No i zakończenie derogacji to jest, czy też przymus wycofywania tych, które nie spełniają pewnych standardów, to jest następna. I teraz można by było podać, ja tu nie mogę oczywiście tego wywodu udowodnić na tablicy, że w zasadzie w ciągu lat 30 prawdopodobnie ilość mocy zainstalowanej będzie musiała być podwojona. A więc z tych 30 gigawatów zainstalowanej mocy prawdopodobnie dojdziemy do 50-60. I teraz proszę Państwa pierwsza obserwacja, że jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że węgiel, który w chwili obecnej w Polsce stanowi 90 do 95% paliwa pierwotnego, nawet umawiając się, że obniżony zostanie jego udział w przyszłym miksie energetycznym bardzo istotnie, na przykład do 60%, to zauważmy, że i tak jego udział będzie musiał wzrosnąć ze względu. Natomiast kreowanie miksu energetycznego we wszystkich pozostałych technologiach to będzie odbywało się w obszarze wzrostu. W związku z tym wniosek pierwszy. Nie ma konkurencji jednej technologii przeciwko drugiej, ponieważ to jest w obszarze wzrostu. Wniosek drugi. Ten miks, nawet jeżeli byłby kształtowany w oparciu o gry rynkowe, to jednak musi uwzględniać uwarunkowanie techniczne. No więc spróbujmy dokonać pewnego eksperymentu myślowego. Zostajemy przy węglu 50-60, może nawet 60 parę procent. Dlaczego? Po pierwsze potrafimy to robić. Po drugie mamy zasoby własne. Kontynuujemy pewną kulturę techniczną, mamy przygotowane kadry, a więc mamy wiele pro, no i jest to też element zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek otoczenia kraju kordonem sanitarnym. Jest w stanie podstawową zadanie, jakie jest dostarczanie energii, realizować. Przyjmijmy, że mamy energetykę jądrową w wysokości powiedzmy 15%. To mniej więcej może odpowiadać obecnym założeniom. Po pierwsze tak, czy to jest technologia droga? No wydaje się, że i tak, i nie. Na pewno jest bardzo droga w postaci inwestycji, która jest w tym przypadku przygotowywana jako rozumienie budowy elektrowni jądrowej. Tu zgadzam się, że to jest droższa zdecydowanie niż energetyka gazowa. Tania w eksploatacji, bo praktycznie rzecz biorąc uran stanowi, czy rudy uranu 5% w związku z w cenie jakby kapitału i potem ceny eksploatacji, a więc zwyżki na tym rynku nie są istotne. Druga, dyspersja uranu na globie ziemskim jest poza obszarami obecnych konfliktów zbrojnych, a więc można powiedzieć, że jest to znacznie mniej podatna technologia na chwilę obecnej zagrożenia. Argument jeszcze jest następujący, proszę Państwa, jest to mimo wszystko, że jest to technologia 50- czy 60-letnia, jest to technologia nowoczesna. W związku z tym uczestniczenie naszego przemysłu w budowie tych elektrowni to jest praktycznie rzecz biorąc szansa na rozwój. Czy przemysł może w nią wejść? Oczywiście nie może z marszu wejść w budowę reaktora. To jeszcze było możliwe w latach 80., kiedy pewne elementy obiegu pierwotnego i wtórnego były robione w Polsce, czy miały być robione, czego dowodem jest pomnik przed Rafako, czyli stabilizator ciśnienia, który tam stoi jako pomnik, no nie wiadomo, czy postępu, czy zacofania. Ale zauważmy, że na przykład w budowie elektrowni jądrowej Wolki-Luoto, gdzie inwestorem jest Areva, przedsiębiorstwa polskie realizują 30% budżetu. No więc my nie możemy stwierdzić, że my nie mamy kadr, że my nie mamy firm, że my nie mamy... My to zaczynamy w jakimś sensie przygotowywać, nawet konsumując rentę niedorozwoju, to znaczy rzucając na innych koszty przygotowania kadr, żeby móc je zaczerpnąć potem z tym. A więc tą jądrówkę bym podsumował, że absolutnie tak i tutaj nie zgadzam się, że ona stoi w kolizji z możliwościami zarówno finansowymi, w otwartej konfrontacji z dotychczasową kulturą techniczną. Proszę Państwa, jeżeli byśmy później weszli w OZE i powiedzieli sobie, że to będzie, nie wiem, 10, 15, 20%, to tutaj mamy dwie pułapki. Po pierwsze, moc zainstalowana w OZE to jest nie moc dyspozycyjna, a więc żeby produkować 15%, to trzeba mieć znacznie nadprodukcję czy nadinwestycję w tej technologii. Po drugie, OZE jest sprzężone z inną technologią, mianowicie z technologią gazową. Po prostu to jest energetyka o ogromnej wachliwości uzależnionej od wiatru, bo tak naprawdę to mówimy o wietrze, nawet jeżeli mamy fotowoltaikę. W związku z tym, żeby stabilizować system, a ja nie wierzę w smart gridy, bo tego na razie nikt nie widział, to znaczy widziano gridy, widziano smart, ale jeszcze nie widziano smart gridy,
to tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest stabilizacja energetyką gazową, dlatego że tylko te dwie technologie mają dynamikę zbliżoną. Energetyka jądrowa to jest coś, co idzie w podstawie i właściwie jest nieregulacyjne. Energetyka węglowa może być wyciszana na godziny czy nawet dni, ale tak naprawdę dalej jest nieregulacyjna. Mamy tylko dwie technologie, które mogą być regulacyjne, szczytowo-pompowa i gazowa. A więc musimy mieć świadomość, że OZE to jest tak naprawdę gaz, i te dwie technologie są sprzężone, a więc jeżeli ktoś bezmyślnie infekuje kraj wiatrakami, co widzimy, bo jeszcze pamiętajmy jedną rzecz, że decyzje może nie są jeszcze podjęte w stosunku do całości inwestycji w energetyce, ale na przykład las wiatraków, który rośnie, jak się jedzie przez Polskę, jest faktem. I to musimy mieć świadomość, że to jest już praktycznie rzecz biorąc decyzja o zbudowaniu kompensujących tę infekcję bloków gazowych, a więc jesteśmy już jakby w strumieniu i teraz jest pytanie tylko, czy to będzie gaz płynący jedynie i wyłącznie ze wschodu, chociaż może do nas dojść ostatecznie z zachodu, czy będzie to też gaz wydobywany lokalnie. I na tym bym chciał w chwili obecnej zakończyć. Może jeszcze tylko jedno takie na końcu zdanie. My nie możemy, wpływając w chwili obecnej na Europę w celu zmiany jej polityk klimatycznych, według mnie podjętych w złej wierze z wykorzystaniem ludzi w dobrych intencjach, liczyć na jakieś szerokie sojusze, ponieważ jesteśmy jedynym krajem, którego interes jest taki, jaki jest. Ja mógłbym tylko dać dwa lub trzy przykłady. Francja nie będzie zainteresowana, ponieważ jest zeroemisyjna, więc to jest jak nie ich wojna. Wielka Brytania niby do nas zbliżona, jeżeli generuje 10% PKB w City, a City to musi grać na instrumentach pochodnych nieistniejących, to czego mieliby zrezygnować z handlem ETS-u, jeżeli to jest ich podstawa egzystencji. A więc tutaj podobieństwo nawet mentalne do anglosasów nie jest niczym przekonującym. Inne kraje, które już są zainfekowane, będą musiały sprzedać na naszym rynku posiadane przez siebie technologie, no chociażby Niemcy, prawda? Zauważmy, że w tamtej gospodarce nie można powiedzieć, że walczy ze sobą lobby jądrowe z energetyką odnawialną, bo to po prostu ta sama firma, która jest firmą niemiecką, może się zdecydować w danym momencie na produkcję turbin gazowych albo na reaktorów i przestawienie tej produkcji, jak się ma silne zaplecze inżynierskie, nie jest nierealne w perspektywie na przykład dekady. Także proszę Państwa, wniosek jest taki, że będziemy osamotnieni, bo mamy taką sytuację i to nawet nie wynika z tego, że popełniamy błędy albo płyniemy pod prąd, tylko po prostu zasada, która polega na tym, że każdy kraj realizuje politykę racjonalną dla swojego terytorium, dla swojego społeczeństwa, zmusza inne kraje do tego, aby zajmowały stanowisko odrębne, a więc musimy być na tyle silni, aby nasze stanowisko się przebiło, ponieważ na pewno nie da się go podczepić do żadnego innego sposobu rozumowania. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo ciekawe wystąpienie. Ja z niego nie jestem w stanie treścić, ale dla mnie kluczowa teza dotyczy takiego niekonkurowania ze sobą wzajemnie różnych paliw, dlatego że znajdujemy się, tak jak pan doktor Markowski powiedział, w tej komfortowej sytuacji, że wszystko jest potrzebne, tak, że dzisiaj nie musimy sobie odmawiać jednego bądź drugiego i tutaj te podziały jądrowa versus łupkowa, atomowa versus węglowa i tak dalej, one właściwie nam są nie aż tak istotne z perspektywy problemu, to znaczy nie analizowania miksu energetycznego na dzisiejszym zużyciu, tylko w perspektywie jego podwojenia konsumpcji za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Bardzo dziękuję. Wywołaliśmy temat energetyki jądrowej. Pan profesor Dobrzyński. Bardzo dziękuję. Po pierwsze chciałbym podtrzymać bardzo silnie to, co powiedział pan profesor Chorowski, ale również to, od czego zaczął pan Tchórzewski, poseł Naimski. Energetyka jądrowa w Polsce jest według mnie absolutną koniecznością. I nie jest prawdą, albo mówiąc bardziej politycznie, jest mylnym przekonaniem, że tania energia jądrowa jest z tych elektrowni, które są, a te, które będą dawały energię drogą. Jest problem z inwestycją, to są rzeczywiście duże inwestycje, ale w końcu jak przeliczymy to na megawatt mocy, to nie są wiele większe niż wielu innych.
Z czasem koszt bezpośrednio do odbiorcy jest niewielki i trzeba pamiętać, że elektrownie jądrowe dzisiaj pracują 60 lat. To nie jest 30 lat, po których trzeba wymieniać całą, prawda, elektrownię niemalże, tylko od razu mamy urządzenie na 60 lat. Wszystkie państwa, które są obok nas, budują, planują i klasyczny przykład państwa, które się wycofało z energetyki jądrowej, jak Włochy, dzisiaj przyznają, że to był ich fatalny błąd. Osobiście jestem przekonany, że niemieckie deklaracje o wycofaniu się z energetyki jądrowej nie zostaną dotrzymane. Oni rzeczywiście zamknęli kilka elektrowni, które były stare i tak by zamknęli. Pewnie jeszcze kilka zamkną, bo takie było przyrzeczenie obecnego rządu. Natomiast koszty tej decyzji są tak wysokie, że nie sądzę, żeby rzeczywiście doszło w Niemczech do całkowitego zniwelowania tego rodzaju energetyki. Otóż ja nie chciałbym w żadnej mierze przeciwstawiać energetyki jądrowej energetyce węglowej, OZE i innym. Uważam, że podobnie jak niektórzy moi poprzednicy, że każdy rodzaj energetyki i opanowanie technologii jest cenne i tam, gdzie ta technologia jeszcze słabuje, powiedzmy, to warto włożyć w to odpowiednią pracę, podjąć prace naukowe, takie, które by pozwoliły chociażby tym OZE rozwijać się być może lepiej niż to dzisiaj widać. Natomiast trzeba mieć świadomość, że energetyka jądrowa to ciągnie cywilizację kraju w nieprawdopodobny sposób. Tutaj był przywołany przykład Fukushimy. Wyjątkowo nieszczęśliwy przykład z tej prostej przyczyny, że w Polsce po pierwsze tego rodzaju katastrofy jak w Japonii nie grożą, a po drugie dlatego, że tam mieliśmy do czynienia z reaktorami lat 60. Dzisiaj my mówimy o reaktorach trzeciej generacji. Niektórzy nawet tam mówią o 3+, ale powiedzmy sobie trzecia generacja. To jest zupełnie inna generacja. To jest kwestia porównania Mercedesa czasami do syrenki czy coś takiego. Ale przy tym tworzą się wielkie liczebnie miejsca pracy. Kilka tysięcy osób pracuje przy budowie jednej elektrowni i przez wiele lat jest wsysana siła robocza. Rozwijają się zupełnie nowe technologie, rozwijają się przemysły, które zostały w Polsce w taki czy w inny sposób zaniedbane. Rozwija się szkolnictwo, rozwijają się wyższe uczelnie, rozwijają się instytuty naukowe. To wszystko razem generuje ogromny potencjał dla energetyki. Może nie bezpośrednio, czasami pośrednio, ale jest to niesłychanie ważne w polityce państwa. Dlatego też wcale nie sugerując, że Polska powinna zostać obstawiona elektrowniami jądrowymi, bo to nie o to chodzi. Ja z wielką przyjemnością przeczytałem w swoim czasie, że PiS proponuje dwie elektrownie jądrowe i nasz rząd też proponuje dwie elektrownie jądrowe. Wydaje mi się, że taki start jest bardzo pożądany w Polsce. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli można, to ja na momencik poprosił o to, żebyśmy zrobili pauzę i taką próbę podsumowania tej części debaty. Widzę, że kilka osób się zgłosiło. Dobrze, a jeśli można, to... Nikt nie mówił o kosztach społecznych zaraz... i ekonomicznych, nikt. Nie, to prawda, to prawda i mam pana zapisanego, jest pan następny na liście, w związku z tym... Dobrze. Natomiast jeśli można, to jest próba pewnego podsumowania. Po pierwsze, wszyscy zgadzamy się, że znajdujemy się w specyficznym momencie, jeżeli chodzi o kształtowanie polskiej polityki energetycznej, ponieważ wyzwania są bardzo istotne. Że tak powiem i parafrazując to powiedzenie, że zawartość cukru w cukrze jest niewielka, zawartość polityki energetycznej w dzisiejszym dokumencie polityka energetyczna państwa jest stosunkowo niesatysfakcjonująca. Tak? Czyli mamy przed sobą wyzwanie strategiczne, to jest po pierwsze. Po drugie, wyłania się pewnego typu dynamiczne kształtowanie miksu paliwowego, miksu energetycznego, który stoi przed nami. Wydaje się, że on jest na tym etapie dosyć komfortowy, dlatego wszyscy się zmieścimy w tym miksie. Tak? Natomiast ten miks ma również inne znaczenie. Pan
profesor Dobrzyński był łaskaw wspomnieć o tym, że kształtowanie polityki energetycznej to jest również kształtowanie polityki przemysłowej. Tak? To jest również to, w jaki sposób będziemy promować różnego typu przemysły. Wreszcie pojawiło się szereg pomysłów dotyczących tego, jakie mogłyby to być instrumenty ze strony państwa. Tutaj się pojawiła Rada Bezpieczeństwa Energetycznego, doktryna energetyczna i tak dalej, ale wszystko to na samym końcu rozbija się o to, co pan premier Steinhoff na samym początku był łaskaw wymienić. To jest bariera finansowa. 40 miliardów złotych szansa na zadłużenie się energetyki polskiej. Jeżeli dobrze pamiętam, sama energetyka jądrowa to jest ponad 60 miliardów. W związku z tym to równanie w dalszym ciągu pozostaje jak dla mnie nierozstrzygnięte. I teraz, jeśli można, to moje pytanie, zanim będzie się szło w kierunku tego, żebyśmy próbowali ukonkretnić tą naszą dyskusję, tak, i dojść do tego typu instrumentów, które mogą te kwadratury koła tutaj w jakiś sposób nam przełamywać. Ale zanim to, jestem winien panu Kolorzowi głos. Dziękuję bardzo, bo wszyscy dyskutanci dyskutowali o kwestii bezpieczeństwa energetycznego, o pakiecie klimatycznym, ale wszyscy niejako pominęliśmy pierwszą część tego pierwszego bloku, a mianowicie koszty energii elektrycznej, koszty, konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Ja parę słów o tym, ale jeśli pan doktor pozwoli, to dwie kwestie, na które chciałbym zwrócić uwagę pod względami ekonomicznymi. Otóż wszyscy pewnie doskonale wiedzą, że najlepiej rozwijającą się gospodarką jest gospodarka, w której jest tania energia. A najtańszą energią, to dzisiaj z tych wypowiedzi można było jednoznacznie wywnioskować, jest energia, która produkowana jest z węgla. Natomiast w naszym kraju tak nie jest. Nie jest tak dlatego, ponieważ mamy nałożone dwa instrumenty, które powodują, że energia jest niesamowicie droga. Pierwszy instrument to instrument opodatkowania energii, a drugi instrument, który się na to nakłada i też staje się quasi typu czystym podatkiem, to jest kwestia pakietu klimatyczno-energetycznego. Jeśli chodzi o kwestię opodatkowania energii i w ogóle opodatkowania całego systemu paliwowo-energetycznego, to wydaje mi się, drodzy państwo, że należałoby się tutaj zastanowić przede wszystkim nad tym, żeby stworzyć system podatkowy, który będzie powodował to, że my w koszcie energii nie będziemy dopłacać chociażby do energii odnawialnej, a tak dzisiaj jest, prawda? Polski odbiorca energii nie zdaje sobie sprawy z tego, że tak naprawdę finansuje koszt energii zielonej, koszt energii czerwonej i to są niezłe pieniądze. Musielibyśmy zdecydować się na to, ile tak faktycznie państwo pobiera akcyzy od tej energii. Musielibyśmy się zdecydować na faktyczny podatek, wysokość tego podatku obrotowego od energii, bo jeżeli będziemy płacić za chwilę ponad 200 zł za megawattogodzinę, no to w dalszym ciągu będziemy mieli sytuację tego typu, że będziemy drożsi nie tylko pod względem energetycznym, ale drożsi pod względem konkurencyjności z innymi gospodarkami europejskimi, bo już państwo doskonale wiecie o tym, że tak to jest, że mimo że mamy gospodarkę wolnorynkową, ale państwa Unii Europejskiej i państwa wysoko uprzemysłowione, szczególnie w ostatnim okresie, w okresie spowolnienia gospodarczego czy też kryzysu, decydują się na bezpośrednie subsydiowanie pewnych elementów gospodarczych. I dla nikogo nie jest tajemnicą, że Niemcy subsydiowali swoje stocznie, dla nikogo nie jest tajemnicą, że mamy czynienia z subsydiowaniem właśnie polityki przedsiębiorstw energochłonnych w Niemczech, w Austrii, w Belgii czy też we Francji, gdzie przykładowo polskie hutnictwo płaci za energię, ulokowane w Polsce płaci za energię więcej o 500 milionów złotych niż to samo hutnictwo ulokowane na przykład w Luksemburgu czy w Niemczech. I my takiego systemu w Polsce nie mamy. I ja też oczekiwałem, czy któryś z moich poprzedników zwróci właśnie na to uwagę, że mamy olbrzymi koszt złego systemu opodatkowania energii, który powoduje, że ta energia jest taka droga. Następny, tak jak powiedziałem, jest kwestia pakietu klimatycznego i tak spoglądając do tych założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości, to jest to przeambitne założenie, żeby pakiet klimatyczno-energetyczny renegocjować i to jest fajne założenie, a z drugiej strony ja też muszę trochę wyrazić swój żal, że akurat w tak zacnym gronie, w jakim się znajdujemy, to Prawo i Sprawiedliwość nie przyłożyło na razie ręki chociażby do ostatniej w moim przekonaniu rzeczy, która może spowodować faktyczną możliwość do negocjacji pakietu, czyli do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, bo do tej pory mimo różnego typu rozmów i przesłań nie mamy, przepraszam panie przewodniczący, że to powiem i panie profesorze, nie mamy jednoznacznej deklaracji z waszej strony, że do tej inicjatywy przystępujecie, a szkoda. A jeśli chodzi o pakiet, to w mojej ocenie na dzisiaj konieczna
i chyba jedynie możliwa jest kwestia renegocjacji systemu derogacji, który jest zapisany w dyrektywach wokół pakietowych, a to trzeba zrobić bardzo szybko, bo przykład, który podawał tutaj pan minister Naimski, Rybnika, Ostrołęki i tak dalej, biorą się właśnie z tego, że to, co w dyrektywach zapisaliśmy podczas negocjacji, powoduje to, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie elektrownie, które elektrownie będą objęte systemem derogacji, w jakiej ilości będziemy objęci systemem derogacji. To jest sprawa, która jeszcze jest możliwa do załatwienia poza całą renegocjacją całego pakietu, bo mógłbym powiedzieć tak, szczęść Boże wszystkim, którzy tak myślą, że uda się zrenegocjować pakiet. Myślę, że trzeba go ewentualnie spróbować renegocjować kawałek po kawałku, ewentualnie zatrzymać w całości do czasu globalnego porozumienia wszystkich emitentów dwutlenku węgla. I taki jest właśnie kontekst całej inicjatywy obywatelskiej. I teraz parę słów, dosłownie będę się skracał, panie doktorze, jeśli chodzi o kwestie skutków ekonomicznych i społecznych. Jesteśmy akurat w takim regionie, drodzy państwo, gdzie my już skutki drogiej energii odczuwamy, bo odczuwamy to, że grozi nam w niedalekiej bardzo perspektywie, kilkumiesięcznej zaledwie, katastrofa w polskim przemyśle motoryzacyjnym. I ona nie ma tylko i wyłącznie, jej skutkiem nie jest kwestia spowolnienia gospodarczego, ale również wysokich cen energii. Za chwilę będzie nam grozić katastrofa w przemyśle hutniczym. Zresztą pewnie państwo doskonale wiedzą o tym, że właściciel największego koncernu działającego w Polsce, Mittal Steel Poland, zwrócił się jednoznacznie z pismem do pracowników w całej Europie, w którym to piśmie informuje, że będzie redukował moce wydobywcze z tego powodu, że jest niesamowicie droga energia w Europie, ale przede wszystkim w kraju. Dzisiejsza informacja jest taka, że nie będzie redukował tych mocy produkcyjnych we Francji, bo dogadał się z rządem francuskim. Prawdopodobnie będzie subsydiowanie prywatnej pracowni Mittala we Francji. Polska też czekałaby na takie rozwiązania. Jesteśmy w regionie, gdzie mamy do czynienia z łańcuchem gospodarczym. Jeżeli jedno z ogniw się wyrwie, wszystkie inne będą słabnąć i też po kolei ten łańcuch niejako będzie rozrywany. Jaką możemy mieć sytuację pod kontekstem społecznym? Otóż sytuacja wygląda tak, że w systemie paliwowo-energetycznym, tak bym to nazwał, pracuje na dzisiaj 1,5 miliona ludzi. To jest 1,5-milionowy rynek pracy. Żyje z niego, licząc razy 3,3, około 4,5 do 5 milionów osób. To jest prawie 13% populacji naszego społeczeństwa. I to jest rynek pracy, który jest elementem bardzo dobrej konsumpcji wewnętrznej, bo to jest dobrze płatny rynek pracy. To też sobie musimy szczerze powiedzieć. Dobrze płatny rynek pracy powoduje konsumpcję wewnętrzną. Jeżeli tego dobrze płatnego rynku pracy się pozbędziemy, to automatycznie wszystkie wskaźniki w naszym kraju polecą w dół. I to też jest kwestia zastanowienia się, czy w kontekście niebezpieczeństwa utraty tego rynku pracy, utrat na skutek pakietu, odejścia przemysłu z naszego rynku, kilkuset tysięcy miejsc pracy, państwo polskie nie powinno zastosować właśnie mechanizmu bilansu dochodów publicznych w kontekście całego systemu. Co do kwestii energetyki atomowej, już kończę i tu też będzie odniesienie społeczne. Otóż my jesteśmy w posiadaniu obliczeń, które mówią jednoznacznie, to są obliczenia akurat ze Stanów Zjednoczonych, że likwidacja tak zwanego jednego brudnego miejsca pracy, które funkcjonowało na bazie brudnej gospodarki, czarnej gospodarki, powodowała na energii atomowej odtworzenie 0,4 tego miejsca pracy, a na energii odnawialnej, tak zwanych czystych technologiach, 0,2 miejsca pracy. Stany Zjednoczone, najpotężniejsza gospodarka świata, nie nadążyły z metodologią odtwarzania miejsc pracy, która została utracona na bazie czarnego przemysłu, mówiąc w skrócie. I tak jeszcze na sam koniec apel do pana profesora Glińskiego jako kandydata na premiera rządu technicznego. I tutaj akurat powiem pozytywnie trochę o partii, która rządziła, bo i pan minister Naimski, i wcześniej moi przedmówcy mówili o tym, że potrzeba jest stworzenia bilansu energetycznego, potrzeba jest stworzenia odpowiedniej ustawy prawa energetycznego, bo tych ustaw nie ma, ale dlatego ich nie ma, no bo żyjemy niestety w takim kraju, gdzie politycznie wszyscy chcą robić na 4 lata wszystko, na kadencję, nie wychodzą z perspektywą długofalową. I jest taki jeden program, który został zbudowany długofalowo. Jego współtwórca siedzi po mojej prawej ręce.
To jest program, który nazywa się Strategia Funkcjonowania Górnictwa do 2015 roku. Uzgodniony ze stroną społeczną, to pierwszy chyba w historii III Rzeczpospolitej program tak istotny uzgodnień ze stroną społeczną i on funkcjonuje w miarę przyzwoicie. I takiego mechanizmu trzeba byłoby również w mojej ocenie całemu systemowi paliwowo-energetycznemu. Ktoś, kto przyjdzie do władzy lub ktoś, kto jest u władzy, powinien tworzyć mechanizmy długofalowe, a nie tylko opierać się na tym, czy politycznie będzie to dla niego bezpieczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przypomnienie tych wyzwań społeczno-ekonomicznych, które dorzucamy do listy. Jeśli można, ja bym przechodził płynnie w tym momencie do drugiej części naszej dyskusji w sprawie zasobów polityki paliwowej, surowcowej. To dokładnie w tym temacie. W związku z tym kwestia jest węgiel, elektrownia jądrowa, gaz, ale potem też biogaz, biomasa, OZE. To są wszystkie dyskusje, które nas teraz możemy starać się podsumowywać. Pan przewodniczący Grajcarek. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawę energii jądrowej, to mówienie o tym, że energia jądrowa jest bezpieczna, no nie jest do końca prawdziwe. Zresztą jest tutaj wielu inżynierów, którzy wiedzą, że żadne wymyślone urządzenie przez inżynierów, przez ludzi nie jest niezawodne. To po pierwsze. Po drugie, nie znam awarii elektrowni jądrowych, poważnej awarii, którego koszty tej awarii pokryłby właściciel. Zawsze koszty te pokrywają obywatele, pokrywa państwo, czyli podatnicy. Czyli z jednej strony wykorzystuje właściciel teoretycznie tanią energię elektryczną, gdyby tak było, a z drugiej strony, jeśli zdarzy się katastrofa, to wtedy społeczeństwo za to płaci. Nikt by się nie spodziewał, że tak bezpieczne elektrownie jądrowe jak w Fukushimie, które właściwie nie uległy zniszczeniu przez trzęsienie ziemi ani przez tsunami. Tam się stała rzecz następująca, której nikt nie przewidział. Zostały odcięte od tej elektrowni, został odcięty dopływ energii, co nie pozwalało odprowadzać energii, ale chłodzić przede wszystkim tych elektrowni. Więc to był... I kto by to przemyślał? Następna sprawa to jest taka, jeśli chodzi o energię elektryczną. Przecież dzisiaj mówimy o tym, że jest zgoda zielonych na budowę elektrowni jądrowych. Ale jeśli my rozpoczniemy budowę elektrowni jądrowych i przyjdzie wspaniały zielony, który obejmie władzę i powie stop elektrownią jądrową, miliardy, które wyłożymy, pójdą w błoto. Jeśli sytuację, mówimy, czy elektrownie jądrowe, nawet dwie w Polsce, czy wyeliminują węgiel? Oczywiście, że wyeliminują. I przykład daję bardzo prosty. Jest Hossa i Bessa w przemyśle. Jeśli będzie w przemyśle Bessa, a będziemy mieli elektrownie jądrowe i elektrownie węglowe, w pierwszej kolejności, bo łatwiej jest zamknąć czy jakby wygasić elektrownię na węgiel niż elektrownie jądrowe. I w taki sposób miliardy, które wyłożymy na rozwój polskiego górnictwa, przez to, że nie będzie zbytu na węgiel, zostaną zmarnowane. Więc jeśli tego nie bierzemy pod uwagę, to jest problem. I my mówimy o tym, mówię Związek Zawodowy Solidarność, ale właściwie związki zawodowe w Polsce. Podstawową jedną rzecz chcemy załatwić. Równość paliw, czyli do żadnych paliw, do żadnych nośników, do żadnych elektrowni nie dopłacamy, niech żyją własnym życiem. Bo dlaczego czarna energetyka, w cudzysłowie oczywiście, to co powiedział przed chwilą Dominik, ma dopłacać do zielonej energii? I druga sprawa, którą też trzeba, i to już na podsumowanie, czyli jedna równość paliw, a druga uniezależnienie się od decyzji Unii Europejskiej w sprawie energii elektrycznej w naszym kraju.
I jeśli te dwie rzeczy nam uda się załatwić, to sobie poradzimy, bo mamy na tyle te nośników energii. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, zaczyna się nam robić bardzo żywa dyskusja i zimno jednocześnie. Tak, w związku z tym mam w tym momencie spiętrzenie, ponieważ i pan doktor Jankowski, i pan na samym końcu poprosił o głos, i pan profesor Dobrzyński, i pan profesor Probierz, i pan profesor Piątek, który cierpliwie czeka. W związku z tym jestem zmuszony dokonywać wyborów, które nikogo nie zadowolą, a ponieważ dotychczas dyskryminowałem tą część stołu, w związku z tym oddam głos na ten koniec. Dobrze? Przepraszam. Poseł Jerzy Polaczek, jak kilka uwag w kontekście regionalnym i ogólnopolskim z pozycji polityka w kwestii tego tematu, który jest przedmiotem dzisiejszej debaty. I raz jeszcze dziękuję wszystkim tym ekspertom, którzy przyjęli zaproszenie na taką debatę programową. Warto tutaj przytoczyć w tej dyskusji jako również punkt odniesienia jeden wskaźnik, element tak zwanego wskaźniku uzależnienia energetycznego. I warto pamiętać o tym, że tym, można powiedzieć, źródłem uśpienia w braku polityki państwowej jest to, iż teoretycznie Polska ma na poziomie europejskim ten wskaźnik jeden z najniższych, czy najniższy, około 20%, 19,9, różnie on jest, bym powiedział, obliczany. Natomiast najwyższym wskaźnikiem na przykład uzależnienia energetycznego to jest przykład Włoch, ponad 83%. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że tak jak powiedziałem, jest to element uśpienia polityki państwowej w zakresie choćby tych konkluzji, które tutaj były przedmiotem już pewnego podsumowania. Druga kwestia, chcę odwołać się również do raportu Polskiej Akademii Nauk z marca bieżącego roku, który to raport wyraźnie po prostu zdefiniował na najbliższe 15-20 lat, iż dyskusja o takich elementach jak odnawialne źródło energii, czy tutaj budowa elektrowni atomowej w Polsce, to jest tylko element uzupełniający, czyli po prostu coś, co w Polsce powinno się realizować, to jest, można powiedzieć, kontynuacja i przemodelowanie tego tradycyjnego, tych tradycyjnych źródeł wytwarzania energii. Bardzo ważną tutaj konkluzję jeden z występujących zaprezentował, czyli kwestia tego, iż de facto od 2008 roku Polska jest importerem węgla netto. To jest sytuacja, która nigdy nie była w ostatnich 5 latach przedmiotem debaty publicznej i powinno się to bardzo, bym powiedział, wyraźnie zasygnalizować w pewnych postulatach politycznych do rządu, który mam nadzieję jakoś zastąpi ten obecny, ale uważam również, że takim symbolicznym przykładem tej dysproporcji, jeśli chodzi o kwestie kosztów, jest przy wysokich zyskach, jakie były 2 lata temu w górnictwie węgla kamiennego, jest choćby projekcja na przyszły rok wypłaty dywidendy w wysokości 600 milionów złotych do budżetu państwa z spółek górniczych przy pogłębiającej się dekoniunkturze. I to jest realny przykład, bym powiedział, tej niespójności polityki państwowej w tym zakresie, bo jak tutaj mój przedmówca rozpoczął swoje wystąpienie od inwestycji w energetykę jądrową, to dzisiaj w Polsce przeciętny obywatel wie z obszaru energetyki jądrowej precyzyjnie tylko jedną informację, ile wynosi wynagrodzenie prezesa spółki, który podjął się realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. Skłaniam się do konkluzji w tym krótkim wystąpieniu, takiej, która idzie w kierunku rzeczywiście wyłonienia w pewnej formule polityki państwowej organu takiego, jakim jest Rada Bezpieczeństwa Energetycznego, czy podmiot, który stabilizuje po prostu pewną pracę wykraczającą poza jedną kadencję rządu czy parlamentu. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
No i teraz mamy szereg różnych głosów. Tak, pan profesor może zacznie. Prosiłbym teraz troszkę za króciutko, bardzo króciutko. Mamy tutaj ten dokument wszyscy, alternatywa. Ja sobie to tak przejrzałem przed przyjazdem tutaj i zastanawiam się, według jakiego klucza przedstawiał kolejność tych zagadnień tutaj. Czy to jest klucz według wagi problemu, według dostępności surowca, znaczenia dla społeczeństwa, czy według kosztów? I żaden z tych kluczy mi nie pasował. Bo według kosztów sprawiedliwych najpierw powinniśmy mówić węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropę, gaz. Takie są koszty wytwarzania. Waga problemu. A tu już jest kwestia dyskusyjna, tu różne poglądy mogą być. Ale popatrzmy. Ja zajmuję się, czy ostatnio zajmowałem się zasobami surowców. Tu tą dyskusję, tak szczerze mówiąc, trzeba by rozszerzyć na dostępność, bezpieczeństwo surowcowe, bo to nie tylko o węgiel chodzi. Ja się tym zajmuję. I co tutaj widzimy? Na stronie pierwszej gaz ziemny, ale to jest tylko 1/3 naszych potrzeb, 1/3 mniej więcej wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych. Gaz ze złóż łupkowych, na drugim miejscu to jest, a tutaj jest zero, zero wydobycia. I bardzo bym chciał w tym gronie powiedzieć, że my nie możemy w tej chwili powiedzieć o tym, że my mamy ten gaz. Są potencjalne możliwości jego występowania. Tak bardzo króciutko, bo pan przewodniczący prosił o skracanie. Mamy chyba 10 otworów odwierconych w tej chwili, 12. Niedawno ze studentami byłem w Lubyczy Królewskiej. Super technologia, wspaniała. Natomiast najlepiej rozpoznane złoże gazu ziemnego Barnett w Teksasie ma tych otworów 18 tysięcy, bez komentarza. Zatem ten gaz potencjalnie jest możliwy, że on występuje, ale nikt nie wie, ile jego jest. Te szacunki mogą być od zera do, no, do nieskończoności, to nie. Więc tu nie bierzemy tego pod uwagę w tej chwili. Bardzo dziękuję. Także na dzisiaj nie mamy. Żaden odpowiedzialny człowiek nie może powiedzieć, że mamy gaz. Możliwość jego występowania, te mapy, które są pokazywane, to jest prawda. Dalej mamy na stronie trzeciej ropa naftowa i paliwa. No to my produkujemy tak około poniżej 5% potrzeb, więc to jest też, ta kolejność też nie za bardzo jest ustalona. No i dopiero na stronie szóstej, znalazłem, jest węgiel, na stronie szóstej. A tutaj mamy 90% bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako produkcję energii elektrycznej. A zatem możemy też przyjąć, że skoro to mamy, to się nie musimy tym zajmować. Ja bym jednak się z tym poglądem nie zgodził, bo to, co mamy, powinniśmy bardzo rozsądnie zagospodarować. A mam pewne dane, zajmowałem się stanem zasobów kopalin w ostatnich latach i do jakiego wniosku doszedłem. To są dane, które państwu przedstawię, oparte na oficjalnych danych tam rządowych z biuletynów Instytutu Geologicznego. Tuż bardzo duży ubytek zasobów węgla kamiennego z różnych względów. A teraz jeszcze jest coś takiego, że z mocy prawa, z ustawy prawo geologiczne i górnicze zasoby są pod ochroną. Nikt nie powiedział, jak je chronić, to jest inna sprawa. Ale jak można chronić zasoby, skoro ich nie ma w ewidencji? Zniknęło z ewidencji, się zrobiła afera swego czasu, miałem przyjemność wątpliwą uczestniczyć na zaproszenie NIK-u w pracach. Wtedy się dowiedziałem, że ustalenia NIK-u nie są wiążące dla rządu i nie będzie żadnej zmiany polityki energetycznej. Otóż wielkie ubytki zasobów. Jak jeszcze porównałem te zmiany stanu zasobów, według oficjalnych dokumentów za lata wstecz, czyli przed zmianą systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, czyli w latach 78-89, to się okazało, że tam jednak takiego procesu nie było. Była bardziej oszczędna gospodarka. Szafowano tymi zasobami dopiero później. No, skoro to stwierdziłem, to zostałem uznany za zwolennika dawnego systemu. No, ale to się też zdarza. Takie dane, proszę państwa, mam. Za lata 90 do, już kończę do konkluzji, do 2010 wydobyliśmy 2 miliardy 390 ton węgla kamiennego, natomiast ubytek zasobów wyniósł 12 miliardów ton. Więc to jest, no tak, przekwalifikowanie. No właśnie, no ja o tym mówię.
I do tego, tylko że do większości tych złóż nie będzie prawdopodobnie dostępu. Dostępu nie będzie. No i tyle, i to jest moja uwaga. Jeszcze bardzo tylko dziękuję. W jednym rodzaju górnictwa bardzo podobne ubytki tych zasobów były, jak się nazywa, mianowicie w górnictwie od siarki. Tam też. Ale ta siarka dzisiaj jeszcze 600-700 tysięcy ton była skazana na zniszczenie. I się utrzymała soka, bo sprzedają swój produkt. Dwa rodzaje podobne, to jest udokumentowane naukowo. Dziękuję bardzo za uwagę. Serdecznie dziękuję. Pan przewodniczący Duda. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, ja tylko faktycznie dwa zdania. Jestem tutaj, dlatego nic nie powiedzę, to też źle. To nie znaczy, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i nie jestem górnikiem, ale 8 lat byłem szefem regionu Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej i obserwowałem pracę moich kolegów i Kazika, i Dominika. I przeżyliśmy tutaj wspólnie i patrzę i Darka, i kolegów z ZZG, niejedne rządy. I jedno mogę powiedzieć, że takie dyskusje, taka alternatywa dyskusji wobec różnego rodzaju programów jest potrzebna, tylko ten program, który jest dzisiaj przedstawiony, inne programy innych partii, to nie są programy dla PiS-u, dla Platformy, dla SLD, tylko dla Polski. I z tego, co obserwujemy, co wstępnie powiedział Dominik, brakuje nam jednego. Nawet najlepsze wypracowane dzisiaj wnioski z tego, powiem z punktu politycznego, choć staram się unikać polityki, ale z punktu widzenia politycznego, że potrzeba nam, właśnie to jest z panem profesorem, żeśmy zamienili dwa zdania na boku, że trzeba nam, jeżeli zostaną wypracowane najlepsze rozwiązania, porozumienia ponadpartyjnego. Bo dochodzi do sytuacji, że kolejne rządy przedstawiają sobie program na 4 lata i choćby on był najcudowniejszy, to kolejny rząd, który przychodzi do władzy, rzuca go do kosza tylko dlatego, że to jest program nie ich, tylko poprzedniej partii. I tu trzeba tej dyskusji, bo te wszystkie rzeczy dotyczące programu dla energetyki, dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, jest programem dla Polski, dla nas, a nie partii poszczególnych. I musicie też spróbować właśnie dyskutować w obszarach ponadpartyjnym, ponad podziałami. No, łatwo powiedzieć w tej sytuacji politycznej w Polsce, ale to jest potrzebne. To jest potrzebne, dlatego że życząc PiS-owi objęcia władzy w przyszłych wyborach, może się okazać, że jest to tylko na 4 lata, oby na dłużej. I najlepszy program, który, no, patrzę na premiera Steinhoffa, który był tak już nie, można powiedzieć, schodząc niżej, ale pamiętam jeszcze tu ministra Markowskiego, pana premiera Stechowa, którzy odpowiadali z jedynej gospodarki za te rzeczy. I kolejne rządy, które przechodziły, wrzucały to tylko do kosza. Nie wiem, ile było w tym tylko, że mieli inny program i była tam retoryka, a ile ze względów politycznych. I nad tym się trzeba też zastanowić, bo możemy wypracować, możemy robić takie debaty, alternatywy najlepsze, ale jeżeli nie będzie zgody ponad podziałami, bo to jest dla Polski najlepsze rozwiązania, a tym samym to, co Dominik mówił, dla miejsc pracy, tyle milionów miejsc pracy, to nic z tego nie będzie. Dziękuję bardzo i przepraszam, że musimy opuszczać za chwilę, ale po prostu mamy bułka. Panie profesorze, zanim pan przewodniczący nas opuści, czy... Ja chciałem wesprzeć ten głos, bo faktycznie żeśmy szybko się dogadali bez słów, jak związek zawodowy z politykiem, bo ja od pewnego czasu jestem politykiem. Jak najbardziej, ale tu jeszcze jest jeden element potrzebny. Nie tylko próba budowy porozumień ponadpartyjnych w związku z tym problemy, z którymi mamy w Polsce, no problem energetyczny, problem bezpieczeństwa energetycznego, problem przemysłu wydobywczego, to są problemy długofalowe, ale jest wiele takich problemów w Polsce i w tych strategicznych kwestiach powinniśmy się próbować w tym kraju, mimo tego, co się dzieje w tej chwili, dogadywać ponadpartyjnie. I ja wierzę, że jest to możliwe, odwołując się do tych wszystkich racjonalnych polityków po wszystkich stronach sceny partyjnej, sceny politycznej. Ale do tego jest też potrzebny jest jeden element, który tutaj był poruszany przez któregoś z panów profesorów, zdaje się. To znaczy inna polityka, jeżeli chodzi o łączenie spraw decyzyjnych, politycznych z kwestią myśli strategicznej. Relacje pomiędzy nauką i bazą naukową właśnie. Tu chyba pan powiedział, że nie ma już zakładu, który się zajmuje... No to jest skandal.
To jest skandal. Nie tylko nie ma takich zakładów, które się zajmują myślą strategiczną w różnych dziedzinach, ale nie ma także systemu przepływu myśli naukowej do polityki, sensownego przepływu, bo oczywiście myśl strategiczna może być prowadzona przez polityków, przez jakieś centrum myśli strategicznej, pewnie tak powinno być. Myśmy ostatnio mieli jedną z tych konferencji o sprawnym państwie, gdzie postulowaliśmy powrót do centrum strategicznego w rządzie, ale nie na zasadzie wielkiego instytutu naukowego, tylko raczej małego, decyzyjnego miejsca, znaczy współdecyzyjnego. To jest raczej instytucja, która pomaga podejmować decyzje, ale ona się powinna opierać na sieci instytucji naukowych, które istnieją albo które trzeba przywrócić, jeżeli pozamykane zostały zakłady, a także na sieci think tanków, odwołaniu się do organizacji eksperckich, nie tylko związanych z systemem nauki, prawda? I tego rodzaju zaplecze myśli strategicznej powinno współpracować z instytucjami ściśle politycznymi. A w tych kwestiach, o których mówimy, to pełna zgoda. No, powinny być wypracowywane porozumienia ponadpartyjne, długofalowe. Opinia publiczna powinna być o tym informowana. Media powinny być świadome, że to jest najważniejsze dla Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I znowu pan przewodniczący Błaszczak również. Jeżeli można, ja krótko, bo panowie wychodzą. Barburka, tak to wszystko rozumiemy. Ale chciałbym się krótko do dwóch spraw odnieść. Program. To jest tylko fragment, to co leży na stole, fragment z takiej książeczki, grubej książeczki, Program Prawa i Sprawiedliwości. Także proszę nie uznawać tego materiału jako wyczerpujący. To po pierwsze. Po drugie, my rozmawiamy i tutaj jak siedzą państwo zaproszeni goście, eksperci, ale również politycy z różnych stron, dawni politycy. Wcześniej politycy, przecież ministrowie, byli ministrowie z różnych stron sceny politycznej, bo nam chodzi o rozwiązywanie problemów, a żeby te problemy rozwiązać, to trzeba przejąć władzę, trzeba wygrać wybory. Tutaj pan przewodniczący Kolosz wspominał, siedzi pan minister Tchórzewski, tak, to jest projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości, a więc my staramy się patrzeć. No to prawda, były różne. No ja nie mówię, że wszystko w życiu się idealnie układa. Mógłbym i panu przewodniczącemu też wypomnieć różnych przewodniczących, którzy no, czasami nie sprostali zadaniom, które przed nimi stanęły, co nie świadczy źle o instytucji, bo przecież chodzi nam o to, żeby Polskę zmieniać, żeby Polska się rozwijała, żeby poziom życia w naszym kraju wzrastał. Dlatego organizujemy cykl debat, dlatego też mamy inicjatywę i zgłosimy wniosek o konstruktywne wotum nieufności. My zdajemy sobie sprawę, że w tej kadencji Sejmu taki wniosek, no nie ma pewności co do tego, czy on zostanie przyjęty przez Sejm, ale mimo wszystko próbujemy ze względu na podejście merytoryczne do spraw, jakie przed Polską stoją i to jest nasz wysiłek. Także serdecznie dziękuję za obecność i to nie jest ostatnia z cyklu debat. Zapraszamy też na kolejne. A program oczywiście będzie zmieniany. Proszę też przekazać życzenia. Szczęść Boże dla górników z okazji Barburki. Bardzo dziękujemy. Ja będę prosił w tym momencie o zmierzanie do konkluzji w tej drugiej części. Czy pan Piotr Naimski może, z kolejności wypada pan. Tak? Ja chciałem, proszę Państwa, w tej drugiej części naszej debaty dwa słowa dodać, ale zacznę od tego, co mówił pan profesor Probierz o tym, w tym dostarczonym Państwu rozdziale programowym zachwianiu proporcji. Otóż nie, to jest trafne spostrzeżenie, że tak powiem, i uwaga, ale ona się bierze z tego, że
W tym rozdziale są zasygnalizowane te kwestie, które uważamy za do podjęcia w pierwszej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że na przykład właśnie wspomniany tutaj program dla górnictwa, on jest idącym programem, on jest zresztą naszego autorstwa sprzed kilku lat. Natomiast to, co dotyczy rynku gazowego, to są kwestie, które są bieżące do rozwiązania w tej chwili. Powiem o tym dwa słowa. To jest tak, że, bo to się wiąże też z tym apelem pana przewodniczącego Dudy i pana profesora Glińskiego o długofalowe myślenie, a także z wątpliwością pana przewodniczącego Grajcarka, czy przypadkiem nie będzie tak, że zainwestowane miliony czy miliardy będą wyrzucone w błoto. Otóż to wszystko razem wiąże się z ciągłością władzy i ze zdolnością państwa do realizacji programów strategicznych, które wychodzą poza jedną kadencję z natury technicznej. To nie jest niczyja wina, że to trwa 6 lat albo 7 lat od chwili, kiedy się zaplanowało i podjęło decyzję. Otóż jest taki jeden projekt, który w tej chwili jest kontynuowany i który, tak powiem, przeżył zmianę władzy. Tym projektem jest budowa terminala gazoportu w Świnoujściu. To jest jedyny projekt energetyczny, faktycznie rzecz biorąc, taki z tych dużych, strategicznych, które zostawiliśmy następnemu rządowi. Po pewnym wahaniu został on podjęty. On teraz buksuje, to się opóźnia, ale miejmy nadzieję, że będzie skończony. A teraz do rynku gazu. Otóż jesteśmy naciskani. Komisja Europejska grozi Polsce postępowaniem w sprawie niedostatecznych kroków na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce. Otóż ta liberalizacja rynku gazu w Polsce, ona nastąpi, już widać, że ona będzie, ale będzie wynikiem dokończenia budowy gazoportu w Świnoujściu i będzie wynikiem zbudowy czy rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce. Mówiąc krótko, będzie wynikiem tego, że oprócz gazu, którym dysponuje PGNiG ze swoich zasobów, ale przede wszystkim z kontraktu jamalskiego, będzie na rynku polskim inny gaz. I to wymusi liberalizację, a przy okazji chciałbym powiedzieć, że to wymusi również bolesne decyzje dotyczące spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która będzie musiała się w tej nowej sytuacji odnaleźć, a to będzie dla niej niełatwa sytuacja. Jeżeli chodzi o gaz łupkowy, to jest tak, że znowu znalazło się to w naszym programie i ja będę postulował, żeby było w tym naszym programie, dlatego że to jest rzecz do podjęcia w sposób racjonalny, a nie taki, jak jest nieracjonalny od ostatniego roku, prawda? Jest tak, że mamy dzisiaj informację, że kolejna amerykańska firma rozważa wycofanie się z tego przedsięwzięcia w Polsce, a związane jest to w oczywisty sposób z tym, że nie jesteśmy w stanie jako państwo polskie stworzyć regulacji prawnych, które będą jasne, proste, przejrzyste i będą dotyczyły zarówno sfery legislacyjnej, jak i sfery finansowej. Projekty są w tej chwili dwa. Jeden jest Prawa i Sprawiedliwości, który leży od roku w Sejmie i nie może uzyskać rangi, że tak powiem, godnej do tego, żeby być procedowany. I jest projekt w rządzie, my wiemy o tym, że jest projekt w rządzie, który nie może wyjść z tego rządu, dlatego że kłócą się między sobą ministrowie. I rezultat jest taki, że tego prawa w tej chwili nie ma, a sytuacja, a rzecz jest właśnie tego typu strategicznym przedsięwzięciem, które powinno być niezależnie od wyników wyborów, od zmiany rządu kontynuowane. Także jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze, a co wyniknęło do tej pory z naszej rozmowy i co determinuje niejako inne posunięcia w polityce energetycznej polskiej, to jest rzeczywiście polityka europejska. I postulatem takim strategicznym naszym powinno być oddzielenie polityki energetycznej od polityki klimatycznej. Ta zbitka, która nastąpiła, prawda, jest dla Polski mordercza. I jeżeli tego nie uda się rozdzielić, a ja jestem akurat optymistą, uda się rozdzielić. Dlaczego? Dlatego, że to wymaga determinacji polskiego rządu. Po prostu. Polska jest szczególnym krajem w tej kwestii w Europie.
tak jak Chiny i Indie są szczególnymi krajami w skali globalnej. Po prostu polska gospodarka stoi na węglu i będzie stała na węglu i w związku z tym przepisy, które w całej Europie są do przyjęcia, gdzie z węgla zrezygnowano, nie powinny się wprost i bezpośrednio stosować do polskiej gospodarki. I to jest punkt, który jest punktem wyjściowym dla polityki rządu polskiego w tej kwestii. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za zrównoważenie naszej dyskusji dotyczącej zasobów surowcowych i paliwowych o kwestię gazu. W związku z tym, chcąc uzupełnić jeszcze tą kwestię, zapytałbym, czy mamy głos w kwestii rynku gazu bądź zasobów gazowych. Jeżeli nie, to czy to do tej drugiej części mamy jeszcze jakieś ostatnie wypowiedzi odnośnie... Żeby zabrzmiało, tylko chyba można powiedzieć, że... Można powiedzieć, czy... bo pan chciał zleśnie. Nie, pan Jankowski, bo... Może tak krótko. Znaczy rzeczywiście, jeśli chodzi o sektor gazu, niewiele tutaj czasu na to było. Natomiast niewątpliwie jest to jeden z sektorów, który odgrywa bardzo ważną rolę, nie tylko dla Polski, ale też na świecie. Tak jak tu mówiliśmy, Polska rzeczywiście ma węgiel i szczególnie w dużej energetyce, bo ten węgiel będzie odgrywał istotną rolę. Natomiast no, należy też sobie zdawać sprawę z tego, że użytkowanie węgla w mniejszych obiektach, czy na przykład w paleniskach indywidualnych, no, nie jest dobrym zjawiskiem i raczej należy się liczyć, że polityka energetyczna powinna właśnie iść w kierunku tego, żeby tego rodzaju zużycie ograniczać, bo jeśli chodzi o zużycie węgla w małych, tak zwana niskokominowa emisja, to jest właśnie czynnik najbardziej jakby wpływający negatywnie na środowisko i też no, jest to tak naprawdę opcja wymuszana ekonomicznie. Jest to wynika po prostu z pewnego poziomu rozwoju. Ludzi nie stać na inne nośniki energii. Natomiast zarówno z ciepłownictwa, czy ze średnich źródeł ten węgiel musi migrować, bo po prostu standardy środowiskowe stają się coraz bardziej wyśrubowane i w tych źródłach akurat to ma pewne uzasadnienie. Natomiast duże źródła, elektroenergetyka, elektrownie, tam można zainstalować najnowsze, najbardziej zaawansowane instalacje ochronne i to jest, trzeba powiedzieć, że to jest produkcja czysta środowiskowo. Nie jest to w żadnej mierze, nie można tutaj mówić jakby o brudnej energii, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej z węgla. Można jedynie tu mówić o tym fatum CO2, które próbuje się przypisać energetyce węglowej. Więc to jest, natomiast no, gaz na pewno niezależnie jakby od wszystkiego wchodzi w te mniejsze źródła. Jest większy znak zapytania, czy wejdzie w źródła większe. I tutaj no, w kontekście też dyskusji, jeśli chodzi o energetykę jądrową i gazową, te rzeczy się ze sobą wiążą. Trzeba się liczyć z tym, że ta rewolucja łupkowa, która no, zaczęła się w Stanach, będzie się rozwijała na świecie i już ona zaczyna wpływać na sytuację na rynku światowym. Może w dłuższej perspektywie doprowadzić i takie są też oczekiwania do zmian, zmniejszenia cen gazu na rynkach światowych, do rozwoju rynku właśnie mobilnego LNG, czyli gdzie wtedy jakby handel gazem nie będzie już tylko powiązany z infrastrukturą rurociągową. I to jest czynnik, który niezależnie od tego, czy w Polsce uda nam się wydobywać gaz łupkowy, jakby to jest drugi nurt działań, który może istotnie wpłynąć na sytuację na rynku też polskim poprzez zmianę właśnie na rynku światowym gazu. Te zmiany, jeżeli pójdą w kierunku znaczącego obniżenia cen gazu, mogą spowodować, że naturalnym wyborem dla Polski, jeśli chodzi o pewną dywersyfikację w źródłach, będzie do wyboru albo obok węgla stosować większej ilości gaz, albo energetykę jądrową. Moim zdaniem ta sprawa przesądzenia, czy energetyka jądrowa, czy nie, w tej chwili mamy za mało przesłanek do tego. Są argumenty,